Moim zdaniem, czy jakiegoś rodzaju apeli. Każda z osób, która będzie o tym mówiła, ma 3 minuty. Następnie przewidzieliśmy 15-minutową dyskusję. Nie zgłaszamy się wcześniej do głosu, będziemy wybierać zarówno z Państwa, którzy siedzą u nas na sali, jak i z tych, którzy towarzyszą nam na Zoomie. Druga część będzie dotyczyła analiz. O, świetnie, bardzo proszę o kolejny. Przepraszamy, ale Jorku. Tak, następnie będziemy mieć część dotyczącą diagnoz i analiz. I tutaj początkowo miało być 4 wystąpienia. Andrzeja Machowskiego, Radosława Markowskiego, Przemysława Sadury i Krzysztofa Podębskiego. Niestety profesor Markowski nie będzie mógł nas dołączyć. Natomiast utrzymujemy ten czas. 3 minuty na wypowiedź i następnie 15 minut na dyskusję na temat tekstów, natomiast wystąpień, które się pojawiły. Trzecia część to już są szczegóły dużo bardziej techniczne. I to jest wystąpienie Marcina Święckiego, Wojciecha Kostki, Marka Ziółkowskiego, Seweryna Chwałka i Edwarda Domagalika. Utrzymujemy czas 15 minut bezlitośnie i 15 minut dyskusji na temat tych wystąpień. Trzecia część to już bardziej szczegółowe propozycje, które pojawiły się w tekstach. Tutaj występował będzie Marcin Gerwin, Michał Majewski, Kuba Wygnański, Jakub Kocjan, Jacek Liberski, Beata Chmiel jest na żółto, dlatego że zmieniliśmy kolejność. Już po publikacji tego dokumentu znaliśmy, że tak będzie lepiej. I na końcu Paweł Kasprzak. Czas wypowiedzi 3 minuty, dyskusja 15 minut. Następnie zrobimy przerwę 10-minutową, w trakcie której prosimy Was o zapisywanie się do dyskusji w drugiej części. Ona będzie dłuższa i wydaje nam się, że dużo większy sens będzie, żeby ją jakoś zaplanować. Na trzech stolikach tam za Waszymi krzesłami znajduje się lista tych wszystkich wystąpień. Jeśli chcecie się odnieść do któregoś z nich, wpiszcie obok swoje nazwisko. Osoby na Zoomie mogą robić dokładnie to samo, czyli wpisywać na Zoomie w czacie swoją chęć wystąpienia. W drugiej części po dwóch wystąpieniach Zofii Agnieszki Kłakówny i Mirosława Woronieckiego będzie czas na, mamy nadzieję, wszystkie wystąpienia, które Państwo zgłosicie. Drugą część kończymy o 19:30 po to, żeby zostało nam 10 minut przerwy i ostatnie 20 minut na podsumowanie. My po tym, jak otrzymaliśmy wszystkie teksty, jak zrozumieliśmy, jak bardzo to jest złożony materiał, jak wiele jest idei, które się tam pojawiają, postanowiliśmy je trochę uporządkować i stworzyć taką mapę tych idei, powiązań między nimi. I od omówienia tej mapy zaczniemy trzecią część. I skończymy ją ewentualnymi podsumowaniami, deklaracjami tego, jakie możemy jeszcze przedsięwziąć kroki ku temu, żeby zaangażowanie społeczne, żeby obywatelskość naszej demokracji zwiększać. To tyle, jeśli chodzi o organizacyjne kwestie. Myślę, że od razu możemy przejść do pierwszego wystąpienia. Zapraszamy pana Piotra Rachtana. To działa, tak. Dobrze. Nie będę swojego wystąpienia przygotowanego i nadesłanego wcześniej oczywiście cytował, bo przekroczyłbym znacznie ramy czasowe, które nam narzucają organizatorzy. Natomiast chciałbym powiedzieć, dlaczego podpisałem ten apel, ale też trochę tak a negatio, a rebur właściwie, bo trafił mi w ręce w ostatnich dniach artykuł Macieja Strzembosza opublikowany w Rzeczpospolitej pod bardzo znamiennym tytułem, mianowicie Nostalgia kontra rozum i realia. Odnosił się on właśnie do tego apelu, który podpisałem ja i zapewne duża część z Państwa. Co do realiów. To po prostu wystarczy się rozejrzeć po Polsce, żeby zobaczyć, w jakim świecie żyjemy. Wrócili oni, którzy dysponują wszystkimi narzędziami władzy, poczynając od prezydenta, przez prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny, sądy, aż po największą w naszej historii chyba maszynę do prania mózgów, czyli telewizję publiczną. I to są realia. Do nich można by jeszcze dołączyć finansową stronę tego interesu, mianowicie mają pieniądze.
ogromne środki, o których ostatnio dość dużo się pisze, a które płyną wartkim strumieniem do kieszeni ich i partii rządzącej. Rozum. No ten rozum każe się zjednoczyć po prostu. To jest sięgnąć na chwilę do historii ostatnich elekcji, do 2015 roku, kiedy SLD z 7,5-procentowym wynikiem wyborczym nie przekroczyła 8%, byli koalicją. I ich głosy profesor Wiktor Dont rozdzielił, dając najwięcej oczywiście zwycięzcom, czyli Prawu i Sprawiedliwości. A jak było potem, no to też wszyscy doskonale wiemy. W 19 roku wprawdzie był pakt senacki, nie było jednak paktu sejmowego. I warto byłoby się zastanowić, co by było dzisiaj, jaki by był temat naszej debaty, gdyby pakt senacki został zawarty. I ten rozum każe się zjednoczyć, każe dążyć do sformułowania jednej listy. I cóż, jeszcze do rozumu można by dołączyć... Już, tak? Dobrze. Obserwujemy przerost gruczołu ego u niektórych przywódców partyjnych. Warto byłoby, żeby kierując się rozumem trochę wyleczyli ten gruczoł. I wreszcie nostalgia. Ja mówię za siebie, nie mówię za żadne środowisko. Nie odwołuję się także do tego, co było w przeszłości. W każdym razie ten rozum i brak nostalgii w gruncie rzeczy podpowiada mi, że należy się zjednoczyć. Jedno zdanie jeszcze. Jedno zdanie na zakończenie. Taka uwaga. Przez te 2,5 minuty, proszę Państwa, dług publiczny w Polsce zwiększył się o 654 150 zł. 2,5 minuty. Co sekundę rośnie o ponad 4 tysiące złotych. Dziękuję. Powinniśmy się przełączyć na Zoom. Rozumiem, że mamy techniczne problemy. Czy damy radę przełączyć się na Zoom? Tak. Jeżeli tak się dobrze złoży, że przełączymy się na Zoom, to czeka tam nasza następna mówczyni, pani profesor Izabela Sariusz-Skąpska. I chciałaby się z nami podzielić swoimi refleksjami pod tytułem Coś wspólnego ze znakiem zapytania. Możemy prosić panią Izabelę Sariusz-Skąpską o rozpoczęcie swojej wypowiedzi? Tak, ja państwa słyszę i dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję za taką możliwość. Napisałam fragment, który nazywał się Coś wspólnego ze znakiem zapytania, bo wspólnota jest rzeczą dość utopijną, jest po stronie marzycielstwa. Tutaj pasło już to sformułowanie, że tak naprawdę marzymy o tym, żeby coś się zmieniło, a tymczasem nasze spotkanie nie jest jednak spotkaniem marzycieli, tylko ludzi, którzy właśnie przez rozum chcą powiedzieć właśnie o tych swoich marzeniach i na pewno przeciwko nostalgii, bo hasło będzie nas 10 milionów niebezpiecznie zbliża się do nostalgicznego wspomnienia, że po sierpniu 80 było nas 10 milionów, ale niewiele trzeba było, żeby te miliony topniały i bardzo dużo trzeba było czasu, żeby z powrotem było nas wielu i głosowali już po wielu latach ciemności komunistycznej i stanu wojennego i tego wszystkiego. Część z nas to pamięta i myślę, że nostalgia jest ostatnią rzeczą, która nam tu jest potrzebna. Równocześnie zastanawiam się, kiedy myślę o tej wspólnocie, nad tym, że jeśli tak nam jest trudno zbudować coś wspólnego,
to może właśnie trzeba by czasem spojrzeć na sierpień 80 i na to, że w diagnozie tego, jak należy zmienić Polskę wtedy w 21 postulatach Solidarności mieliśmy w gruncie rzeczy miszmasz. Z jednej strony były postulaty ekonomiczne, a potem były dyskusje na temat historii. Kiedy dzisiaj myślę, patrzę na różne propozycje, które padły też w przygotowaniach do tej debaty, widzę, że mamy problem z ustawieniem hierarchii. Na górze jest ekonomia, potem niżej spada edukacja, gdzieś pojawia się problematyka zdrowia. To wszystko jest taką troszeczkę złudną nadzieją, że potrzebujemy jakiejś hierarchii. Życie niestety nie jest uporządkowane w ten sposób. Myślę, że przede wszystkim potrzebne nam jest to w gruncie rzeczy wszystko równocześnie. Chciałam powiedzieć o moim marzeniu wspólnoty, która nie będzie nikogo wytykać palcami, a równocześnie będzie przede wszystkim nie tylko patrzeć w świetlaną przyszłość, bo to część z nas już wie, jakie są konsekwencje patrzenia tylko w świetlaną przyszłość, ale jednak będzie doceniać przeszłość i to, co z niej wynika, mianowicie naszą tożsamość. Mam wrażenie, że zwycięstwo aktualne było przygotowywane też przez zaniedbanie poprzednich lat. To znaczy myślało się tylko o przyszłości, stąd coraz nie widzieliśmy, że gdzieś tam za naszymi plecami wyrastają pokłady resentymentu, wyrastają niebezpieczne odwołania do ideologii, która przesuwa się na prawo w kierunku, którego nikt z nas się nie spodziewał. Że nie zobaczymy do konkluzji, bardzo prosimy. Konkluzja jest taka, myśląc o przyszłości, jednak nie odwracajmy się od kwestii tożsamościowych. Zauważam, że w tych rozmaitych pomysłach na naprawę tożsamość jest skonstruowana tylko wobec praw i wobec pojęć o charakterze mniejszościowym czy wykluczeniowym. Żeby było coś wspólne, trzeba też myśleć o tożsamości, która jest wspólna, z odcięciem skrzydeł skrajności i odcięciem wszelkich pokus autorytaryzmu. Musimy marzyć o wspólnocie, która jest normalnością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. To były dwa teksty, które nazwaliśmy apelami. Po nich nie przewidujemy na razie części na dyskusję, co nie znaczy, że w drugiej części nie można się oczywiście do tych tekstów odnosić. Do tego zachęcamy zarówno Państwa na sali, jak i tych, którzy słuchają nas na Zoomie, żeby na czacie w Zoomie zgłaszali swoją potrzebę włączenia się do dyskusji. Teraz zaczynamy drugą część, taką poświęconą analizom. Zaczniemy ją od tekstu Andrzeja Machowskiego, 8 tez w sprawie wspólnej listy. Zapraszamy serdecznie. 3 minuty. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Skoro 3 minuty, to ja te 8 tez streszczę w 3 tezach. Teza pierwsza. Dzisiejsza opozycja demokratyczna, jeśli chce po wyborach skutecznie rządzić i przeprowadzić program naprawy państwa, musi co najmniej zdobyć 307 mandatów. Tylko wtedy istnieje możliwość uporania się z problemem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, głównego instrumentu zabezpieczającego interesy PiS po wyborach. Bez tego każda ustawa, którą będzie chciał przeprowadzić nasz rząd, może być skutecznie zablokowana przez ten pisowski pseudotrybunał. Teza druga. Wspólna lista może, jeśli chce zdobyć 307 mandatów, musi uzyskać poparcie przynajmniej 63% wyborców w stosunku do poparcia dla PiS-u i Konfederacji. Chcę powiedzieć, że to jest możliwe, to jest realne. Wskazują na to zarówno tendencja sondażowa z ostatniego roku, jak i analiza bardzo skomplikowanych i wielokierunkowych migracji wyborców w sytuacji, gdy wspólna lista się pojawia. Ta wspólna lista to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż 2 bloki wyborcze, bowiem gdybyśmy patrzyli na to, co się dzieje, jeśli 2 bloki wyborcze zdobyłyby łącznie 63% poparcie, mamy wtedy 300 mandatów. Też dużo, ale jednak 7 mniej niż większość konstytucyjna. Gdyby to poparcie się podzieliło na 4 listy, mandatów jest 285.
jeszcze więcej brakuje do tej większości konstytucyjnej. I teza trzecia. Przy wspólnej liście tak naprawdę nie ma problemu z wyborcami opozycji demokratycznej. Oni w ponad połowie popierają wspólną listę, chcą wspólnej listy, a przynajmniej 90% z nich, gdy taka lista by się pojawiła, jest gotowa na nią głosować. Te 10% strat rekompensuje zarówno bonus w postaci dodatkowych wyborców niepartyjnych, jak i kilkuprocentowa demobilizacja wyborców prawicy. Problem mamy, to widać dzisiaj, z partiami opozycji demokratycznych i ich liderami. Oni działają oddzielnie, nie pracują nad wspólnym programem naprawy państwa po wyborach, nie pochylają się też nad algorytmem budowy takiej wspólnej listy. Stąd tak ważny jest nacisk prodemokratycznej opinii publicznej, także taki nacisk. Im więcej nas wejdzie na tę stronę www.wspólnalista.online, tym większa jest szansa na to, że partie przestaną udawać, że nas nie słyszą. Tym większa jest szansa, że ta wspólna lista powstanie. Dziękuję bardzo. Kolejne wystąpienie to Przemysław Sadura, Więcej niż wspólna lista. Z tego, co się orientuję, to nie ma pana profesora na sali. Czy jest na Zoomie? No nie. W takim razie proponuję przejść tak do następnego wystąpienia, czyli do pana Krzysztofa Podemskiego, Społeczne poparcie dla demokratycznej opozycji i różnych wariantów koalicyjnych. To jest również wystąpienie z Zooma. Tak, już. Czy mnie słychać? Słychać. Dobrze, dzień dobry państwu. Proszę państwa, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby dyskutować, jak naprawić Rzeczpospolitą. Wiemy, że oczywiście samo zmienienie władzy nie jest warunkiem wystarczającym, ale z pewnością jest koniecznym i na tym się musimy tu dzisiaj koncentrować. Zależy to od trzech jakby determinat. Po pierwsze od ordynacji wyborczej, nie tylko donta, nie tylko tego, co jest, ale także tego, co przewiduje władza nam w najbliższym czasie zmienić i to musimy śledzić. Druga kwestia to jest stan aktywności społecznej. Myślę tutaj o aktywistach zarówno umownie nazwijmy ich obywatelskich, jak i partyjnych. Wiemy, że jedną z przyczyn klęski Bronisława Komorowskiego było słabe zaangażowanie aparatu jego własnej partii jakby w promowanie, w uczestniczenie w kampanii i wiemy także, że w ostatnich latach aktywność obywatelska mimo pewnych wyjątkowych wydarzeń spada i raczej obecna sytuacja ekonomiczno, inflacyjno i tak dalej, wojenna też temu nie będzie sprzyjała. No i trzeci element to jest oczywiście poparcie społeczne. Jak wynika z rozmaitych sondaży, a właściwie głównie na sondażach CBOS-u tutaj będę bazować, bo mimo różnych wad znanych powszechnie, to jest jednak najbardziej kompetentna pracownia, to poparcie dla jeszcze w 2017 roku popierający rząd, popierający opozycję i nie popierający ani jednych, ani drugich stanowili 1/3. Obecnie przeszło połowa badanych nie popiera nikogo, a po mniej więcej 1/4 popiera opozycję bądź popiera rząd. Osoby dystansujące się od polityki to nie to samo, co osoby niezdecydowane, na kogo głosować. Tych jest mniej niż połowa, bo tych jest około 23% według ostatniego sondażu. Trzeba brać pod uwagę, i to jest pewna maestria polityczna, brać pod uwagę zarówno oczekiwania poszczególnych elektoratów, jak i oczekiwania tych, którzy są niezdecydowani. Te oczekiwania są często rozbieżne. Jak chodzi o poparcie dla wspólnej listy, to zdecydowana większość elektoratu opozycyjnego taką listę popiera, w tym także elektorat poszczególnych partii politycznych.
pewnym wyjątkiem jest PSL, w którym to poparcie jest trochę mniejsze. Także według przynajmniej sondażu CBOS obywatele nie widzą innego lidera opozycji niż Donald Tusk, nawet jeżeli się od niego dystansują. No więc pragmatyczne podejście wymaga tego, żeby teraz nie szukać jakiegoś nowego lidera, nowego przywódcy, bo to po prostu jest zupełnie nierealne. Czyli konkludując, przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad dopieszczeniem tego średniego aktywu i partyjnego, i obywatelskiego, żeby im się chciało chcieć. Wiemy, że nam się bardziej chce i że bardzo często działacze na przykład KOD-u czy obywateli RP czy Strajku Kobiet byli dużo bardziej aktywni w czasie kampanii wyborczej, a także przy kontrolowaniu wyborów niż działacze partyjni. I o tym pamiętajmy, ale musimy dbać i o jednych, i o drugich. Jeżeli, mam nadzieję, że nie przekroczyłem. Ostatnie zdanie, prosimy. No właściwie to było już ostatnie zdanie, to jest konkluzja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Z czterech wystąpień przewidzianych w tej części wygląda na to, że odbyły się dwa. Profesor Sadura niestety nie dojechał, więc proponujemy, żeby teraz przejść do dyskusji na temat wszystkich czterech tekstów, jeżeli macie Państwo takie życzenie, które w tej części miały się pojawić, czyli również tekstu profesora Sadury i profesora Markowskiego. Mamy 15 minut zarówno na głosy z sali, jak i głosy z Zooma. Nie prosimy, żebyście się Państwo zapisywali wcześniej, tylko będziemy w miarę jak się zgłaszacie te wypowiedzi starać się udzielać Wam głosu. Mamy na to 15 minut. Marcin Święcicki. Proszę Państwa, to ja wykorzystam do przedstawienia tego, co przedstawiałem w swoich tezach, ale co będzie pewnym uzupełnieniem, dlaczego potrzebna jest większość konstytucyjna i jest ona w wspólnej liście. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ponad połowa Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez PiS będzie dalej w Trybunale Konstytucyjnym do ostatnich miesięcy następnej kadencji Sejmu. Zostanie dosłownie parę miesięcy, kiedy większość uzyskają sędziowie, którzy będą wybrani przez nową, że tak powiem, większość sejmową, jeśli ona będzie uzyskana. Czyli cała kadencja zmarnowana, bo Trybunał Konstytucyjny jest w starym jakby składzie, ma tam przewagę. Dlaczego potrzebny jest Trybunał Konstytucyjny? No wszystkie reformy sądownictwa, które pani Pawłowicz, pan Piotrowicz i inni uchwalali i teraz siedzą w Trybunale Konstytucyjnym, prezydent, który to podpisywał, a niektóre z tych ustaw inicjował, no oni się nie zgodzą na zmiany, które sami firmowali, więc tutaj żadna zmiana nie przejdzie bez większości, przynajmniej do obalenia weta prezydenckiego, a najlepiej właśnie większości konstytucyjnej. Wprowadzenie euro w Polsce, żeby w ogóle była taka możliwość, potrzebna jest zmiana konstytucji. Żeby kogoś postawić przed Trybunałem Stanu, trzeba mieć 60% posłów, też większość kwalifikowaną i tak dalej, i tak dalej. Bez tej większości kwalifikowanej, najlepiej konstytucyjnej, po prostu nie naprawi się Rzeczpospolitej. Co? Czy ktoś z obecnych na Zoomie chciałby zabrać głos w dyskusji? Zapraszamy. Pan Wojciech Kostka, zapraszamy. Wojciech Kostka. Dzień dobry, Wojciech Kostka z tej strony. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać. Chciałem się tylko krótko odnieść się do wpisu profesora Sadury. W tym wpisie bardzo mocno zaznaczono apel o współpracę, która dla profesora jest istotniejsza nawet od tego, w jakiej formie opozycja demokratyczna zamierza iść do wyborów, czy to będzie jedna, dwie, czy inna forma wspólnych list. I myślę, że to jest jeden z tych akcentów, który warto by podkreślić. Sami tutaj już przedstawialiśmy kilka razy i kilku przedmówców podkreśliło, iż brak zaufania i współpracy powoduje, że idea wspólnej listy na dzień dzisiejszy no jest tylko, przynajmniej z naszej strony, marzeniem, a nie realnością. I uważam, iż ten punkt jest bardzo ważny i należy go podkreślić. Zresztą to także łączy się z tą ideą wspólnotowości, że jeżeli nie znajdziemy wspólnego wyznacznika, który w pewnym sensie umożliwi tą współpracę, to
to niestety ta wspólna lista się nie ziści, ponieważ dla mnie tym pierwszym krokiem koniecznym jest zaufanie, z którego rodzi się współpraca, a później może się przerodzić w realne kroki. I myślę, że do tego warto byłoby wrócić. Dziękuję. Dziękujemy. Skoro jest jeszcze taka możliwość tych 15-minutowej dyskusji, to ja chciałem jedną rzecz uzupełnić, dość istotną moim zdaniem, gdy mówimy o wspólnej liście, bowiem taki bardzo poważny argument wysuwany przeciwko wspólnej liście jest taki, że oto przecież nie wszyscy wyborcy partyjni tę wspólną listę popierają i wspólna lista traci wyborców. I w tej sprawie ja chciałbym tak bardzo dobitnie powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli ten ruch wyborców w sytuacji, gdy pojawia się wspólna lista, polegałby tylko na tym, że po prostu część wyborców partyjnych naszych, tak, Koalicji Obywatelskiej, Polski 250, Lewicy, PSL-u, odmawia głosowania na wspólną listę i nic więc innego by się nie działo, tylko ten czynnik by wystąpił, to ten spadek liczby wyborców może sięgnąć nawet 18% i dopiero jak przekroczy 18%, wspólna lista bierze mniej mandatów niż cztery partie startujące oddzielnie. Ale druga istotniejsza rzecz. Po pierwsze, ten spadek nie wynosi 18%, on jest w granicach powiedzmy 10%. Ale jak pokazały badania Kantara dla Gazety Wyborczej z czerwca, a metodologia przyjęta w tym badaniu pozwalała to bardzo wyraźnie śledzić, gdy pojawia się wspólna lista, pojawia się wielokierunkowa migracja wyborców. I teraz mamy sytuację taką. Trochę wyborców ucieka od głosowania. Trochę wyborców dochodzi nowych. I co trzecie, to jest bardzo ważne, następuje kilkuprocentowa demobilizacja wyborców prawicy. Efekt jest taki, że jeżeli porównujemy głosy na wspólną listę, do głosów na prawicę, a to jest najistotniejsze, gdy mówimy o Doncie, jak się te dwa obozy polityczne do siebie mają, to ta wspólna lista w stosunku do głosów na prawicy, ta relacja jest mniej więcej w sensie liczby procentowych wskaźników taka sama, gdy mamy cztery partie oddzielnie. Czyli tu naprawdę straty po prostu nie ma. To jest bałamutny argument. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz mamy głos pani Anny Ginalskiej przez Zoom. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Dzień dobry, słychać panią, prosimy. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałabym tylko w kwestii, właściwie w dwóch kwestiach. Pierwsza była wspomniana propozycja lidera, który musiałby siłą rzeczy stanąć na czele takiej wspólnej listy. W tych głosach, które przed dyskusją były nam udostępnione, przewijało się właściwie jedno wskazanie, że niezależnie od sympatii czy antypatii, takiego lidera na razie nam wychodzi Donald Tusk. I choć może się to wielu nie podobać, to prawdopodobnie trzeba się skupić na promowaniu jednego lidera w przyszłości, a oczywiście chyba że się jeszcze ujawni ktoś inny. Sądzę, że powinniśmy kłaść również w tej debacie na temat wspólnej listy nacisk na wspólne tematy, które mogą połączyć wyborców różnych opcji. Tej oczywiście opcji demokratycznej. Na pewno takimi będzie praworządność, sądownictwo. Jest wiele tematów, w których obecna władza nie tylko namieszała, ale napsuła. One oczywiście też muszą być brane pod uwagę, natomiast bez wygrania i bez takiego zjednoczenia się nic nie zrobimy i nie osiągniemy. I teraz powiem tak jeszcze. Od 2015 roku z przerwami jestem na ulicy. Współtworzyłam Łódzki Kot i powiem, że wiele rzeczy się wydarzyło, które ludziom po prostu odebrało chęć jakiegokolwiek działania. W sferze ulicznej, tak zwanej opozycji,
jest ogromne rozdrobnienie i warto by było pomyśleć, żeby tych ludzi jednak przyciągnąć, zjednoczyć jakoś. Wspólnych tematów nie zabraknie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zabranie głosu pana Michała Majewskiego. Dzień dobry, Michał Majewski. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa Podemskiego. Przyznam, że bardzo takie interesujące są te pana analizy badań CBOS-owych. Ja mam takie pytanie, chodzi o tego wyborcę niezdecydowanego, który dzisiaj wygrywa partię. To dla niego jest najważniejszym czynnikiem decyzyjnym, na kogo on zagłosuje w przyszłych wyborach. Bardzo prosimy o odpowiedź. No to jest bardzo trudne pytanie i pewno trudno jest na nie odpowiedzieć w sposób taki absolutnie rzetelny, odwołując się do twardych danych. Bardziej się mogę odwołać do intuicji, mojej intuicji, rzecz jasna. A zatem mogę tylko gdybać, to znaczy wydaje mi się, że, ale znaczy w świetle tego badania chociażby na pewno jest jedna rzecz. Niezdecydowani wyborcy, czy ci dystansujący się zarówno od opozycji, jak i od rządzących, oczekują, że opozycja będzie pomagać w skutecznym rządzeniu. Nam się to wydaje pewno naiwne, bo wiemy, że nie tak to wygląda w polityce, że po pierwsze nie dopuszcza, rząd nie dopuszcza opozycji do głosu, a po drugie no mówienie o skuteczności tego rządu jest co najmniej dyskusyjne, bo wiemy, że jest bardziej skuteczny tam, gdzie powinien, a gdzie nie powinien. Ale przynajmniej chyba ważne jest to, żeby opozycja stwarzała wrażenie, że się stara i myślę, że w ostatnim czasie też wiele tutaj się dokonuje dobrych rzeczy. Myślę no chociażby o stosunku opozycji do KPO, czy o pod warunkiem oczywiście usunięcia Ziobry, czy o stosunku opozycji do umieszczenia patriotów w naszym kraju, czyli pokazywanie jak najwięcej elementów konstruktywnych w tych kwestiach, które są zrozumiałe dla obywateli. My wiemy, że niestety problematyka praworządności jest tak zagmatwana i tak niejasna dla przeciętnego obywatela, że specjalnie nie trafia. Natomiast problem rakiet Patriot czy problem środków jakby z Unii Europejskiej jest tutaj dosyć oczywisty. I muszę powiedzieć, że zgadzam się z Andrzejem Machowskim, to znaczy, że samo zjednoczenie opozycji, tak z tego, no, trochę w oparciu o badania, trochę też w oparciu o taką, no ale długoletnią dosyć intuicję psychologiczno-socjologiczną, jest skuteczne, to znaczy jedność buduje i jeżeli blok polityczny idzie razem, mówi o zjednoczeniu się, to jest odbierane przez tych niezdecydowanych czy dystansujących się wyborców pozytywnie, czyli żeby nie przedłużać, konkludując, jedność, ale też jak najwięcej konstruktywnych pomysłów, a nie tylko krytycznych i w tych kwestiach, które są ważne dla ludzi, ale wydaje mi się, że przynajmniej Donald Tusk jest tym politykiem, który to dobrze rozumie i próbuje w tym kierunku iść. I to jest ta zmiana, która się dokonała chyba w opozycji od paru miesięcy. Dziękuję. Mamy głos. Na stanu odpowiedziałem, ale próbowałem chociaż. Mamy następny głos przez Zoom, pan Górski, i 3 minuty zostało nam na dyskusję. Panie Dominiku. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Halo? Czy mnie słychać? Ja pana na Zoomie słyszę. Halo? My słyszymy. Słyszysz pana? Proszę Państwa, mi się wydaje, że dyskusja o tym, czy jedna, czy dwie, czy cztery listy
jest dyskusją prowadzoną bardzo wygodnie dla partii politycznych, a nie dla społeczeństwa demokratycznego, bo to jest cel partii politycznych. Ile która uzyska mandatów, ilu straci czy uzyska wyborców. Ale dla nas jako społeczeństwa demokratycznego jest to cel wtórny. Dla nas celem pierwszoplanowym jest to, o czym mówił pan Machowski, czyli 307 mandatów w Sejmie. I tylko o to powinniśmy pytać liderów partii politycznych. Nas nie obchodzi, czy oni pójdą na jednej, czy na czterech listach. Nas obchodzi, czy zdobędą 307 głosów. Bo jeżeli tego nie zdobędą, to będą siedzieć w Sejmie i nie będą nic mogli zrobić skutecznego dla reformy państwa. Więc powinniśmy wywierać nacisk opinii publicznej, również na media, żeby przesterować dyskusję na pytanie, co zrobicie, jak chcecie uzyskać 307 głosów, a nie kto z kim pójdzie, dlaczego i co straci, a co zyska. Co zrobicie, żeby było 307 głosów? Tak powinna przebiegać dyskusja adresowana i pytania adresowane do partii politycznych. Dziękuję. Dziękujemy. Ja myślę, że to było dobre podsumowanie pierwszej części. Co zrobicie, żeby uzyskać 307 głosów? Teraz przechodzimy do części drugiej, czyli jak konstruować listy. Pierwszy będzie do nas mówił pan Marcin Święciński. Zapraszamy serdecznie i bezlitosne 3 minuty. Proszę państwa, uczestniczyłem przez te 30 lat w kilku próbach tworzenia wspólnych list i wiem, jaki to jest koszmar, kiedy liderzy kłócą się w każdym okręgu o dobre miejsca biorące, bo uważają, że właśnie tam mają swoich najlepszych ludzi i to się ciągnie dniami i nocami i nie zawsze dobrze się kończyło. Natomiast trzeba znaleźć jakiś algorytm, w jaki sposób taką wspólną listę można utworzyć. Ja mam swoją propozycję w tej sprawie. Do tej propozycji wystarczy między liderami uzgodnić jedną rzecz, mianowicie jakie mają być proporcje między poszczególnymi członami koalicji, koalicjantami. Na przykład można wziąć z 3 ostatnich sondaży w 5 uznanych sondażowniach średnią. Jak już ta będzie średnia, że jeden ma 30%, drugi ma 19, trzeci ma 12, czwarty ma tam nie wiem 8, jak wystarczą te procenty, żeby całą listę, wszystkie listy we wszystkich okręgach wypełnić 920 miejsc. Za pomocą na przykład metody Saint-Legis, bo za pomocą Donta tego akurat nie lubimy. Jest inna propozycja senatora Marka Borowskiego, żeby ustalić, żeby w każdym okręgu każda partia miała swoje jedno miejsce. No nie wiem, PO będzie miało pierwsze, Hołownia drugie, Lewica trzecie, PSL czwarte, a może organizacje pozarządowe piąte. I wtedy każdy wie, że ma, jak szuka, nie wiem, PSL-u, to zawsze na czwarte miejsce głosuje. No jest kilka możliwych algorytmów tutaj, w jaki sposób te miejsca rozdzielić i uważam, że najwyższy czas, żeby liderzy się zajęli tą sprawą. I druga sprawa to jest wspólny program. Przecież jeśli liderzy chcą wygrać te wybory, to znaczy zakładają, że w przyszłości będą tworzyć wspólny rząd. I trzeba będzie taki wspólny program dla tego rządu ustalić koalicyjny. Dlaczego nie zacząć tej pracy już teraz nad tworzeniem zrębów takiego wspólnego programu? Stosunek do Unii Europejskiej, naprawa sądownictwa, samorządy, zielona transformacja, inflacja, szkolnictwo, media publiczne. No tych tematów wspólnych jest tak dużo, że to wystarczy na całą kadencję, żeby przynajmniej zarysować, co chcemy wspólnie zrobić, bo i tak trzeba będzie to zrobić i tak później. Więc jeszcze raz mówię, że są przesłanki i programowe do wspólnego wystąpienia i również metodologię opracowania wspólnych list można opracować w sposób prosty, łatwy i przyjemny. Nikt nie będzie zmarginalizowany, zdominowany, pominięty, niedoceniony, tylko sprawiedliwie podzielony według pewnej takiej lub innej formuły. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która będzie przedstawiać swój punkt widzenia w tej sprawie jest Wojciech Kostka. Is the cooperation stupid? To jest tytuł wystąpienia i o ile pamiętam, pan Kostka jest na Zoomie. Tak, na Zoomie. Dziękuję serdecznie za umożliwienie zabrania głosu. Myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz o sobie. Jestem przedstawicielem pokolenia dzisiejszych 40-latków, czyli tak zwanego pokolenia X, o którym często się mówi, że nas historia ominęła.
Moja robocza teza jest taka, że nas historia nie ominęła, ale nas dotknęła. Nasi starsi koledzy urządzili się, a my zostaliśmy w tak zwanej czarnej dupie i efekt był taki, że większa część tego pokolenia po prostu wyemigrowała. Czego ja też jestem przykładem, aczkolwiek utrzymają kontakty z krajem i zresztą bardzo mocno jestem zaangażowany na poziomie samorządowym. Kilka słów, bo myślę, że to jest ważne dla dalszych rozważań, bo myślę, że też chodzi nam o to, aby ci wyborcy obecnie 40-letni w kwiecie wieku, którzy często właśnie wykluczają się z tego podziału PiS-PO, znaleźli sposób na to, aby znowu dać się przekonać i aby wziąć udział w zbliżających się wyborach. Dlaczego napisałem ten tekst? To wynikło w głównej mierze z moich doświadczeń w Rudzie Śląskiej, gdzie ostatnio miały miejsce wybory samorządowe w związku ze śmiercią byłej pani prezydent. I to także skłoniło mnie do tego, aby mocno postawić na obywatelskość. Z czego to wynika? Moje doświadczenie z działania na poziomie samorządowym pokazuje niezbicie, że partie polityczne są immamentnie słabe w całej Polsce, poza największymi ośrodkami miejskimi. Ruda Śląska to jest miasto 130-tysięczne i tam de facto organizacje partyjne ograniczają się do 20-30 osób w porywach maksymalnie, a często nawet mniej. A to powoduje, że te partie de facto muszą polegać na lokalnych działaczach różnego typu, czy to w społecznikach miejskich, czy też różnego rodzaju działaczach samorządowych. A więc de facto w ich interesie jest, aby taka wspólna lista powstała, ponieważ mają po prostu problemy z zebraniem odpowiedniej liczby osób, które by rzeczywiście zbierały duże ilości głosów, będąc jednocześnie działaczami partyjnymi. Po drugie, to, co mnie bardzo uderzyło w czasie tych ostatnich wyborów, to jest to, że praktycznie każda osoba, do której żeśmy podchodzili z zapytaniem, czy podpisze się na liście popierającej kandydata, zadawała proste pytanie, czy ten kandydat jest z partii politycznej, czy też nie. Po odpowiedzi, że nie jest z partii politycznej, z reguły osoby się podpisywały na liście. Koledzy z partii politycznych, którzy z nami konkurowali, mieli dużo większe problemy z zebraniem głosów. I to było widoczne później w ilości głosów, które zebrali, jeśli chodzi o listy oczywiście pod kandydaturami. Dalej zderzyliśmy się z tym, iż okazało się, że dla wielu partii, które z nami konkurowały, o wiele istotniejsze okazały się walki frakcyjne, aniżeli sam wynik wyborczy. To znaczy, że zdarzało się tak, że działacze partyjni na szczeblu decydowali się na to, aby blokować pewnych kandydatów tylko po to, aby jakaś frakcja danej partii po prostu zabezpieczyła swoją pozycję. No i teraz już konkludując. Dlaczego uważam, że należy postawić na obywatelskość i kandydatów obywatelskich? Z prostego powodu, iż żeby przekonać część elektoratu, która nie chce głosować na kandydatów partyjnych, a jednocześnie chce uczestniczyć w procesie wyborczym, to tacy ludzie powinni otrzymać możliwość zagłosowania na kandydatów obywatelskich, którzy by znaleźli swoje miejsce na liście partyjnej, czy to wspólnej, jednej czy kilku. Oczywiście tutaj pytanie jest, jak przekonać liderów partyjnych, aby otworzyć się na tego typu rozwiązanie, aby uatrakcyjnić te listy wyborcze. Dziękuję, przepraszam za przekroczenie czasu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy pana Marka Ziółkowskiego, projekt koalicji na wybory parlamentarne. Szanowni państwo, według mojej wiedzy nie jest obecny. Jest w tej chwili w podróży. Mam upoważnienie, żeby krótko przedstawić ten pomysł. Jeżeli państwo się zgodzicie, to uczynię w 2 minuty. Ktoś się nie zgadza? Bardzo prosimy. Tak, dziękuję. Pewne fragmenty przeczytam, bo będzie szybciej. Przypominam, że on figuruje u nas na stronie, był też publikowany pół roku temu w Rzepie. Przedstawiam projekt koalicji, który pozwala partiom opozycyjnym po pierwsze startować z jednej listy, po drugie zabiegać o głosy osobno, po trzecie przy przyjęciu wspólnych podstawowych celów zachować różnice programowe przyciągające w ten sposób różne grupy elektoratu. Najważniejszy i jedynie radykalnie nowy element tego projektu polega na odmiennym podziale zdobytych w wyborach mandatów pomiędzy partnerów koalicyjnych. Czyli w obrębie głosów uzyskanych przez koalicję jako całość dzieliłoby się zdobyte mandaty na podstawie wspólnej umowy, i to jest ten element umowy społecznej między partiami, że sumują się. Nie wchodzi do oszukania Donta. Ten, który uzyskał więcej głosów, czyli inaczej partie się dogadują co do tego, że
podzielą się mandatami według ilości zdobytych głosów, nawet wtedy, jeżeli to będzie wymagało od tego, który tych głosów uzyskał więcej, ale jego partia uzyskała mniej, rzeczenia się mandatu na rzecz ugrupowania, które tych mandatów uzyskało więcej. I tu, jak pisze profesor Ziółkowski, Marek Ziółkowski, koalicja jest zabiegiem technicznym umożliwiającym, taka koalicja jest zabiegiem technicznym umożliwiającym nie tylko obejście diabelskiego systemu Donta, ale wręcz wykorzystując go dla zdobycia większej liczby mandatów. Umożliwia przeprowadzenie przez każde ugrupowanie odrębnej kampanii wyborczej. I tu oczywiście jest ten jedyny warunek, że podmioty tego porozumienia musiałyby się zgodzić do proporcjonalnego, a nie dontowskiego podziału, czyli oszukać niejako wewnętrznie Donta, no ale to by wymagało wzajemnego zaufania, wiarygodności i współpracy. Dziękuję. I to jest konkluzja. Dziękujemy bardzo. To jest konkluzja, tak jest. Następny głos należy do pana Seweryna Chwałka. Jedna lista wyborcza to odsunięcie zwyrodniałej prawicy od władzy. Dziękuję. Wyłączę też stoper, żebym widział. Proszę Państwa, Rzeczpospolita Polska to jest dobro wspólne wszystkich obywateli, pierwszy artykuł Konstytucji. No i chyba tego powinniśmy wymagać od polityków, żeby walczyli o to dobro wspólne, a nie o pozycję swoich partii. Oczywiście muszą walczyć o pozycję swoich partii też, bo są politykami, no i tkwimy w tym klinczu, tak? Jak rozbić ten klincz między tym, żeby oni zostali docenieni przez to, jaką pozycję partii wywalczyli, a tym, żeby jednak mimo wszystko zawalczyli o dobro wspólne wszystkich obywateli. I to jest jakaś taka podstawowa walka, która nas chyba czeka przed tymi wyborami za rok. Anglicy mówią, że od sojuszników gorszy jest tylko brak sojuszników, tak? I tego chyba rzeczywiście nie rozumieją liderzy czterech partii opozycyjnych, bo na dzisiaj tej wspólnej listy nie będzie, wiemy, być może będzie, ale na dzisiaj jej nie ma. I chyba naszym celem jest wciągnięcie liderów partii do tej dyskusji, dlaczego nie wspólna lista, a jeśli nie, to uzasadnienie jej, a jeśli nie wspólna lista, to dlaczego nie dopuszczają kandydatów obywatelskich, bo to jest obowiązkiem ich zawodu, który wykonują, tak? A więc jeśli nie chcą wspólnej listy, to dlaczego? Jeśli nie chcą wpuścić obywatelskich kandydatów, to dlaczego? Tylko pytanie, jakie narzędzie zastosować, żeby do tej dyskusji tych liderów zmusić? W Polsce niestety mamy do czynienia z dyskusją pozorowaną na wielu poziomach i wiemy o tym doskonale. Absolutnie pozorowana dyskusja jest po stronie zjednoczonej prawicy, tak? Oni się jednoczą, żeby wygrać wybory i rozdrabywać Polskę. Ale pozorowana dyskusja też jest po stronie opozycji, bo brak jest prawdziwej debaty, odpowiedzi na trudne pytania, tylko rzeczywiście jest wygłaszanie pozorowanych fraz, które rzekomo mają coś proponować. I to jest nasz chyba podstawowy problem przez ten rok. Takie debaty, lokalne debaty, zapraszanie na debaty, pytania publiczne, odpowiedzi. To jest chyba nasze jedyne narzędzie, żeby ci liderzy, którzy nie chcą na dzisiaj zrobić jednej listy, żeby się po prostu wytłumaczyli, jak zamierzają wygrać wybory, bo wiemy, że zwycięstwo to nie jest większość w Sejmie. Zwycięstwo to jest przynajmniej przełamanie weta Andrzeja Dudy, a pełne zwycięstwo to jest większość konstytucyjna. Więc zwycięstwem nie jest większość w Sejmie. Wiemy o tym doskonale, prawda? I teraz Churchill kiedyś powiedział, że gdyby Hitler zaatakował piekło, to wygłaszałby wszędzie dobre zdanie o diable, tak? Żeby i coś niestety w tym jest, że ten nasz heroizm tutaj obecny, być może naiwność, musi być połączona z silnym pragmatyzmem, a więc z twardą dyskusją, gdzie tylko można. Pytanie, jak to zrobić, to poddaję dyskusji szanownemu państwu, jak to zrobić, żeby tych liderów do tej dyskusji prawdziwej, a nie pozorowanej wciągnąć. Bo tam, gdzie, już kończę, bo tam, gdzie
bo jeśli dwie osoby mają jedno zdanie, to druga osoba jest niepotrzebna, tak? Najkrócej mówiąc, więc wspólna lista nie oznacza różnicy zdań. Można się walić w siebie tak jak dotychczas na wspólnej liście, wszyscy to wiemy, a jakie mechanizmy są do tej listy, to też wiemy. Dziękujemy bardzo. Następny mówca połączy się z nami za pośrednictwem Zoom. Będzie to pan Edward Domagalik. No, tu jego wystąpienia, dwie listy opozycji i już. Dzień dobry Państwu. Angażuję się dlatego, że wydaje mi się, że mam coś do powiedzenia. Wierzę, że wspólnym celem opozycji demokratycznej jest naprawa Rzeczypospolitej po spustoszeniach i szkodach wykonanych przez rządy PiS. Układ dwóch koalicji, w których przywódcy partii opozycyjnych pozwoliliby swoim posłom samodzielnie wybierać sobie koalicję albo bardziej lewicową, albo bardziej prawicową i konkurować o miejsca na listach z wykorzystaniem praw wyborów, jest marzeniem, prawda? I to marzenie odpowiada tutaj w jakiejś części przynajmniej wielu głosów. Jednak już teraz przy obecnych sondażach, obecnych konstrukcjach partyjnych, partie opozycyjne współpracują ze sobą, osiągnąć w pobliże większości konstytucyjnej. Do tego potrzebne są trafne przesłania, które rzadko słyszę. I oprócz KO, koalicji, która istnieje, jeszcze jedna koalicja obejmująca Polskę 2050, PSL i Agrounię. Ta druga koalicja ma szansę sięgnąć podatkowe 5% głosów wyborców, którzy chcą odejść od PiS i nie mają dokąd. Ta druga koalicja mogłaby stworzyć im alternatywę. Stworzy im albo nie. Wykonałem obliczenia. Do swoich obliczeń wykorzystałem sondaż Ipsos 14 listopada i dwa różne kalkulatory wyborcze. Jeden Gossitis, drugi Drastus. Jeżeli powstanie druga koalicja i sięgniemy po te 5% lekkiego PiS-u, to dwie koalicje dają według jednego kalkulatora 309 głosów, a według drugiego kalkulatora 303 głosy. Blisko większości konstytucyjnej albo nawet lekko ponad większość konstytucyjną. To jest najlepszy wariant. Z moich rachunków wynika, że to jest najlepszy wariant. Teraz jedna wspólna lista wyborcza. I znowu policzyłem, tak jak jest, według tych sondaży, które są, według obecnego poparcia dla tych partii, które są, zakładając, że taki układ nie zdobędzie tych 5% uciekinierów z PiS-ów. Wyniki są odpowiednio 296 i 280 mandatów. Co jeszcze potrzeba, żeby sięgnąć po głosy wyborcze? Moim zdaniem dobre przesłania. Partie polityczne nie potrafią mówić do wyborców. A przecież to proste. Chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, fizyczne wszystkich warstw społeczeństwa. Ważne szczególnie teraz obecnie całej piramidy kryzysów wywołanych przez wojnę Putina. Polacy potrzebują żyć w pokoju. Nie chcą żadnych wojen kinetycznych, światopoglądowych, polsko-polskich. Nie potrzebują buntów społecznych ani stanów wyjątkowych. 80% wyborców, mówię o dorosłych ludziach w Polsce, akceptuje, przyjmuje do wiadomości istnienie LGBT i chce przyznania im praw do związków partnerskich. Kropka. Takie są fakty. Popatrzmy na prawa ludzi wierzących i religijnych. Kto je dobrze artykułuje? A tu wystarczą artykuły 48 i 53 Konstytucji RP. Druga kropka. Dobre przesłanie koalicji, tej drugiej koalicji, powinno starczyć również po to, żeby sięgnąć po 50. Obu koalicji powinno starczyć po to, żeby sięgnąć po 20% niezdecydowanych. To wystarczy, proszę Państwa, żeby zdobyć większość wybor, większość konstytucyjną. A więc przesłanie i właściwy podział na dwie koalicje, które moim zdaniem w odniesieniu do moich rachunków dadzą najlepszy efekt. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Następny głos należy do... Teraz dyskusja, kończymy część, tak oczywiście. To ty działaj, bo lepiej panujesz na... Skończyliśmy część wystąpień dotyczących konstruowania list.
Mamy teraz 15 minut na dyskusję. Pierwszy zgłosił się Paweł Kasprzak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Znaczy, problem chciałem dwa poruszyć. Oczywiście to, co próbował powiedzieć Edward Domagalik przed chwilą, to jest różnica między socjologią a arytmetyką Donta. Ja chciałem powiedzieć, że nie wszystko rozumiem z tych wyliczeń, bo otrzymywałem rozbieżne wyniki. To, co próbowałem robić parę miesięcy temu, pracowicie symulując rozmaite warianty dwóch list versus wspólna lista, wskazywało, że różnica arytmetyczna między jednym a drugim wynikiem jest równoważna około 1 miliona głosów wyborców, czyli około 5% przy przybliżeniu 50% frekwencji, jaką zwykle uzyskiwaliśmy. I teraz pytanie brzmi, jak zmobilizować jak największą liczbę głosów. Ja rozumiem, że tego dotyczy odpowiedź Edwarda Domagalika. Natomiast i to też brzmi w wypowiedzi niewygłoszonej dzisiaj Przemysława Sadury. Ja chcę powiedzieć, że wspólna lista z naszego punktu widzenia obywateli RP byłaby nie do zaakceptowania, gdybyśmy patrzyli na własne demokratyczne pryncypia, ponieważ wspólna lista to jest dwubiegunowy podział, który dławi demokrację najczęściej, jeżeli nie idą za tym takie regulacje ustrojowe, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy taki obyczaj demokratyczny, jaki istnieje w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynienia z dwubiegunowym podziałem wpisanym w ustrój państwa. W Polsce to nie jest wpisane w ustrój państwa i ta wojna polityczna spycha nas prostą drogą do jakiejś katastrofy. Więc żeby wspólna lista była wiarygodnym projektem, musi się zmagać z odpowiedzią na pytanie, co zrobić w sytuacji, w której 70% polskich wyborców nie ufa partiom politycznym. To tłumacząc na kolokwialny polski język, oznacza, że są przekonani, że partie polityczne wszystkie łżą celem zdobycia stołków, całkiem po prostu. Taki mamy image polskiej polityki i z nim musimy się zmagać. Pytałem speców od reklamy, próbując im zadać pytanie, czy to czasem nie jest taka sytuacja, w której trzeba byłoby sprzedawać inną margarynę niż tą, którą sprzedajemy. I to jest pytanie, moim zdaniem, które proponuję postawić poważnie. Ale po drugie, możemy tutaj wiele mówić o rozmaitych algorytmach konstrukcji wspólnej listy, tylko to przede wszystkim mamy do czynienia wyłącznie z apelem o wspólną listę. Apelem powtarzanym, moim zdaniem, wyłącznie z PR-owych pobudek. Ta propozycja musi być przede wszystkim uczciwa, ponieważ dzisiaj prawdą jest, że gdyby Hołownia zamknął się z Tuskiem w gabinecie, żeby ustalać podział jedynek, to straciłby wszystko, czym dysponuje. Apelując do patriotyzmu Szymona Hołowni, namawiamy go na polityczne samobójstwo. Póki nie ma porządnej oferty, nie ma o czym mówić. Przepraszam. Głos Zuma. Mamy głos Zuma, pani Danuta Stępkowska, o ile dobrze pamiętam. Bardzo prosimy o głos. Tak, dziękuję państwu, dziękuję bardzo. Pawlek, właśnie się z tobą zgadzam i przysłuchuję się tej wymianie słów. Proszę państwa, jestem tylko działaczem społecznym. Powiem państwu, że przypominają mi się wybory do Senatu między właśnie Pawłem a panem Ujazdowskim. I ze smutkiem przyznam, że Paweł był na straconej pozycji i przysłuchując się, sama takie spotkanie chcę zrobić na przełomie lutego, powiem państwu, że czarno to widzę, bo właśnie tak jak Paweł powiedział, jest bardzo duży spadek zaufania do polityków. My nie mamy poczucia sprawczości. I teraz powiem państwu, z moich obserwacji wynika, czego my właściwie chcemy. Czy naprawdę chcemy tylko odsunięcia PiS-u od władzy, czy my chcemy, żeby obywatele poszli rzeczywiście świadomie do wyborów i dokonali świadomych wyborów, bo większość z nich, jeżeli będziemy mówić tylko o tym, żeby odsunąć PiS od władzy, to podejrzewam, że to się po prostu nie powiedzie, bo wielu ludziom, przepraszam za kolokwializm, ale mają to gdzieś. Patrzą na swoje wpływy na konto bankowe, patrzą na to, jak wygląda ich interes w domu, jak wygląda ich w portfelach.
nie patrzą globalnie, nie patrzą na dobro państwa i słuchając tego, co mówią politycy, a często się prześcigają, po prostu im już nie ufają. Patrzę też i na punkt, z punktu widzenia mojego toruńskiego podwórka. Ja nie widzę, żeby liderzy polityczni jakby pomagali społecznikom, włączali się do działań społecznych. Ja nie widzę takiego przekonania, że my, którzy jeszcze nas garstka została, chcemy coś zrobić, żebyśmy mieli wsparcie. Więc przyjdzie taki moment wyborczy, że politycy poproszą nas o to, żeby pomagać. I wiecie co, ja wtedy się zastanawiam, a po co ja mam to robić? Przecież ja jako świadoma jednostka wiem, na kogo mam głosować. I nie będzie mi to zależne, czy ja mam jedną listę wspólną, czy te listy będą różne. Po prostu wiem, na kogo będę głosowała lub nie. I myślę, że jest już tak blisko wyborów, a my dalej nie wiemy, co mamy robić, to bardzo źle świadczy o naszej scenie politycznej. Jeżeli jeżeli rzeczywiście przejdzie taki moment, że będzie miała być ta jedna lista, bo sama o niej myślę, chociaż ja myślę, że dwie co najmniej powinny być i nie lista, a bloki, to powinni powiedzieć konkretnie, wszyscy, czy to Hołownia, czy to Lewica, czy to Koalicja Obywatelska, konkretnie 5 konkretnych rzeczy, które rzeczywiście będą stawiali jako priorytet. A w tych 5 konkretach muszą być też prawa kobiet. Jeżeli będą mówili o prawach kobiet, będą mówili o ekonomii, będą mówili o tych rzeczach, o praworządności, to są najważniejsze, a wtedy to już trudno. Jeżeli tych 5 rzeczy nie będą poruszali jako główne, ich łączące, to podejrzewam, że na złość mamie niektórzy odmrożą sobie uszy, jak tu pan właśnie napisał, i ludzie po prostu albo nie pójdą do wyborów, albo wybiorą to, co było. Dziękuję za głos i gratuluję spotkania. Dzień dobry, Marek Kosakowski. Spotykamy się tutaj w Marzycielach i Rzemieślnikach. Wszyscy marzymy o tej wspólnej liście, która wreszcie odbierze władzę PiS. Ja postaram się jednak z punktu widzenia bardziej rzemieślnika mówić. Chciałem się zastanowić, dlaczego, czy jest racjonalność w postawie liderów politycznych, którzy tak przeciwko tej wspólnej liście protestują. Oczywiście wszyscy mamy, polskie społeczeństwo, ale także tutaj obecni na tej sali, bardzo złe na ogół zdanie o politykach polskich. Ja też, moje zdanie nie jest dobre. Natomiast oni się jednak pewną racjonalnością kierują. Otóż jaki jest interes lidera partyjnego? Lider partyjny ma umowę ze swoją partią. Został wybrany po co? Po to, lider partii parlamentarnej od razu dodam, po to, żeby w najbliższych wyborach co najmniej zapewnić tyle miejsc, ile dana partia ma w tym momencie. Żeby zapewnić swoim posłom reelekcję, wszystkim, którzy chcą, czyli około 75%, bo tam 20% odpada, na których są jakieś haki, coś tamtego, no ale większość chce tej reelekcji. Przepraszam, że powołam się na przykład jednej partii, ale to jest tylko przykład. Półtora roku temu największa partia opozycyjna była w fatalnym stanie z notowaniami 12-15, co oznaczało, że jej klub parlamentarny w następnych wyborach zmniejszy się o połowę. Jak się zachowywali posłowie tejże partii? Biegali między 3 liderami wówczas. Który tutaj im ewentualnie może zapewnić największą tę reelekcję. Mówię o Platformie Obywatelskiej. Wrócił Donald Tusk, notowania skoczyły. Wszyscy, którzy chcą, a którzy nie podpadli jakoś specjalnie, mają tę reelekcję zapewnioną i dlatego Tusk ma poparcie swojej partii. Druga sprawa, pewna racjonalność. Otóż, no politycy nie lubią mówić o pieniądzach, nikt nie lubi mówić o dżentelmenie, nie lubią mówić o pieniądzach. Niemniej polski system subwencji powoduje, że jedna wspólna lista, która zdobywa 50% głosów, otrzymuje subwencję o 22
miliony złotych niższą niż suma czterech partii, które zdobywają po 12,5%. Proszę Państwa, partie polityczne w Polsce wcale nie są bogate. Oprócz partii rządzącej, tej, która niedawno rządziła, no bo oni zdążyli po obsadę. Partie polityczne to jest naprawdę spory pieniądz. I jeszcze na koniec. Chciałem już tak, się mitologizuje to ego partyjne tych liderów i to układanie listy w dymie cygar i oparach wina, czy na odwrót. To nieprawda. To nieprawda. Układanie listy, jak zresztą Marcin już zauważył, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. A teraz, no jakbyśmy chcieli oczywiście, żeby to się działo z jakimś udziałem społecznym, no to będzie bardzo trudno polityków do tego przekonać. Dziękuję. To Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Teraz Zoom, Wojciech Kostka. Witam, wracam kolejny raz. Chciałbym podnieść następującą kwestię, ponieważ ja bardzo mocno podkreślałem kwestię kandydatów obywatelskich. Ja głęboko wierzę w to, że wybory wygrywają ci, którzy rzeczywiście chcą je wygrać. Mając na uwadze doświadczenia na naszej scenie politycznej, Donald Tusk niewątpliwie jest osobą, która jest rząd na władzy. To można oczywiście upatrywać pozytywnie lub pejoratywnie, ale jeśli patrzymy z perspektywy osiągnięcia pewnego celu, to wydaje się, że ta jego chęć zdobycia władzy jest tak mocna, że de facto mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska zastanowi się nad otwarciem na kandydatów obywatelskich, nie dlatego, iż jest taka obywatelska, bo wszyscy wiemy, że ta historia z obywatelskością Platformy Obywatelskiej różnie się miała. Natomiast może byłby to sposób na to, aby na tyle uatrakcyjnić listę Koalicji Obywatelskiej, aby de facto inne partie opozycji demokratycznej wystraszyły się, że zostanie im odcięty tlen z prostego powodu, że lista Koalicji Obywatelskiej stanie się tak atrakcyjna ze względu na zaangażowanie się różnego rodzaju społeczników, na oczywiście sensownych, określonych zasadach, u których podstaw będzie współpraca, iż pozostałe partie de facto zostaną zmuszone do rozmów z Koalicją Obywatelską o stworzenie wspólnej listy. Jeżeli partie polityczne nie są w stanie samoistnie dojść do tej decyzji, a mam taką nadzieję, Donald Tusk mimo wszystko o tej wspólnej liście jednak myśli, to może sposobem na zmuszenie tych pozostałych partii opozycyjnych do rzeczywistych, konkretnych rozmów jest najpierw uatrakcyjnienie listy Koalicji Obywatelskiej, aby ta koalicja była w stanie przebić ten szklany sufit 30% i wtedy rzeczywiście zacząć zagrażać odcięciem tlenu innych partii, które de facto staną w obliczu de facto dezintegracji przy zderzeniu wyborczym pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską. Może to jest rozwiązanie. Dziękuję. Czy z Zooma można jeszcze? Jesteśmy poza czasem, więc ja to bardzo króciutko. Po pierwsze, partie to są przedsiębiorstwa, a liderzy to są osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa mają przynosić pieniądze i zyski. Rzeczą ogromnie ważną jest to, co powiedział Marek Kosakowski o pieniądzach, które dostają partie. Żeby to zmienić, żeby namówić partie do tego, żeby podjęły działania, dzięki którym będą miały mniej pieniędzy niż nawet te pieniądze, które mają teraz, musimy się do partii zapisywać. Głęboko w nas, w społecznikach, jest taka niechęć do partii politycznych, która powoduje to, że nawet sama idea, że ktoś z nas zapisze się do partii, oznacza, że jest wykluczony z klubu tych prawdziwych demokratów pozaparlamentarnych. Powinniśmy to zmienić, to myślenie powinniśmy zmienić sami w sobie i masowo zapisywać się do partii politycznych, bo tylko w ten sposób, moim zdaniem, możemy naciskać na ich liderów, liderów średniego szczebla, wyższego szczebla i najfaktycznych liderów. To jedna sprawa. Drugą rzeczą, która wydaje mi się, że jest trochę przez nas pomijana również w tych propozycjach, to jest fakt, że wszyscy ogromnie sparzyli się na prawyborach i na koalicji węgierskiej. Nigdy do końca nie zrobiliśmy debaty, czy też nie oczyściliśmy tego przedpola, mówiąc o tym, dlaczego koalicja węgierska przegrała. Ona przegrała z trzech
z trzech powodów, na których nie miała wpływu. Po pierwsze, Orban zrobił tuż przed wyborami potężne transfery socjalne. Po drugie, zapewnił wszystkich, że zamraża ceny energii, węgla, dostaw wody, etc. Dlatego, że ma oczywiście swoją własną, prywatną przyjaźń z Putinem. Oczywiście wycofał się z tego dwa tygodnie po wygranych wyborach, ale musimy to wiedzieć. A po trzecie, ta koalicja trwała za długo. Trwała ponad rok i zdążyła się w międzyczasie ze sobą pokłócić i bardziej podkreślać swoje różnice pomiędzy partiami, które wchodziły w koalicję, która występowała przeciwko Fideszowi, niż podkreślać te rzeczy wspólne. Rok to za długo. Ja dlatego myślę o tym, że być może tej koalicji jeszcze teraz nie ma, bo liderzy to wiedzą, że jeżeli zawiążą jej teraz, to być może przez rok punkty siły, jakie dostaną za fakt, że się zjednoczyli, przestaną istnieć. Więc może będzie po prostu później. Nie, to jakby to, co chciałam powiedzieć. Bardzo podoba mi się propozycja Marcina Święcickiego, której przeglądam się już od bardzo wielu tygodni, bo faktycznie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby liderzy usiedli w jednym pokoju i ustalili kolejność podejmowania jedynek. Dlatego, że wiem, że ja nie mam prawa do tego, żeby ustalać, jaka powinna być lista wyborcza PSL-u, bo ja nie mam z tą partią nic wspólnego. Dziękujemy bardzo. Tak, en passant, ad vocem do głosu pana Marka. To ja wierzę, że to jest okropny znój ustalenie tych list wyborczych, ale jest bardzo łatwo ten znój z siebie zdjąć, robiąc prawybory wewnątrzpartyjne. I wtedy cała ta praca nie jest potrzebna. Ale praktykowane. Nie. Mamy jeszcze jeden głos, ale może przesuniemy do następnej sekcji dyskusji, bo już musimy iść z programem. Następne wystąpienie będzie należało do pana Marcina Gerwina z Koalicji Otwartego Dialogu. I tym samym przechodzimy do kolejnej części, czyli tekstów dotyczących tak zwanych propozycji szczegółowych. Zapraszam. 3 minuty. Okay. Bardzo miło jest się z Państwem spotkać i też przysłuchiwać dzisiejszej dyskusji. Z mojej perspektywy wspólna lista absolutnie ma sens, jak również to, co ja zauważam w tym pomyśle, to jest, że jest ona w interesie tych czterech ugrupowań. Z prostej przyczyny, że otrzymują bardzo dużą liczbę miejsc w Sejmie, a po drugie otrzymują możliwość realizowania swoich postulatów, oczywiście nie wszystkich, tylko tych, na które się cała koalicja zgodzi. I z mojej akurat perspektywy utworzenie wspólnej listy jest w tym całym interesie rzeczą najłatwiejszą, bo ja nie widzę tego pomysłu jako rzecz na te kilka miesięcy, powiedzmy na rok przed wyborami, ale potem ktoś będzie ten rząd tworzył. Chodzi o to, żeby stworzyć koalicję, która będzie mogła funkcjonować przez następne 4 lata i potrafiła współpracować. I z mojej perspektywy są do tego potrzebne konkretne zasady, które pozwolą to osiągnąć. Dzisiaj jest oczekiwanie pewne takie, że koalicja stworzy zjednoczony blok i tu widzę największe, powiedzmy, zagrożenie, tak? Dlatego, że partie mają swój interes, który polega na tym, że chcą promować swój wizerunek, swoją partię, nie po to tworzyły tą markę przez wiele lat, żeby teraz się zlać w jeden blok i postawić na czele lidera, który jest z konkurencyjnego ugrupowania. Widzę to w ten sposób, że partie uzgadniają między sobą, że tworzymy wspólną markę, tworzymy pewien wspólny program minimum, z którym idziemy, o którym mówimy, że to chcemy realizować, a jednocześnie otwarcie mówią, że pozwalamy sobie na pewne różnice między sobą, na pewne zdania, jak również promujemy się w ramach kampanii pod własnym szyldem z dopiskiem sojusz wyborczy o jakiejś nazwie, którą ustalą. Na zasadzie takie, jak są polskie linie lotnicze LOT, Sojusz Star Alliance. Tak, to, że Sojusz Star Alliance to jest rzecz drugorzędna. Widzę na pierwszym planie pozwolenie partiom, żeby szły pod własnym szyldem, a i tak każdy głos oddany na jedną z nich jest głosem oddanym na wspólną listę. Cała lista punktuje bez względu na to, na którą partię zostanie ten krzyżyk ustawiony. Kolejną rzeczą jest utworzenie już później rządu i to również można ustalić przed wyborami, można zrobić symulację tego, które partie otrzymają jakie ministerstwa, żebyśmy my jako wyborcy mieli jasny obraz, ale również żeby partie miały jasny obraz tego, jak będzie to funkcjonowało. I do tego, żeby to dobrze działało po wyborach, są potrzebne konkretne zasady współpracy. Ja upatruję największą szansę tego całego projektu w tym, żeby była zewnętrzna facylitacja, czyli wsparcie w rozmowach, zarówno na tym etapie wstępnym, jak również później po utworzeniu rządu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz prosimy Michała Majewskiego i bardzo ciekawa propozycja pilotażu w Okręgu Tarnowskim.
Dzień dobry Państwu. Ja tutaj też występuję w tym cyklu rzemieślniczym, to znaczy chciałbym przedstawić coś w miarę konkretnego, co moglibyśmy zrobić. Zaproponowałem pilotaż wspólnej listy w okręgu wyborczym numer 15, to jest Tarnów i okolice. I chciałem Państwu powiedzieć takich pięć rzeczy, dlaczego chciałbym zrobić, żeby taki pilotaż był, dlaczego to powinien być okręg tarnowski, kto w ten pilotaż powinien być zaangażowany, co ten pilotaż miałby nam pokazać i co jest potrzebne od strony polityków krajowych, żeby to się zadziało. Więc na początek, dlaczego taki pilotaż jest potrzebny? Chciałbym, żebyśmy przez następne 4 miesiące nie debatowali, kto ma jakie sondaże i co z tego wynika, tylko żebyśmy zebrali takie konkretne, realne dane, nad którymi potem będzie łatwiej dyskutować. Tak? Potrzebne nam są fakty, jak na czym oprzeć tą naszą wspólną listę. Dlaczego chciałbym, żeby to był okręg tarnowski? To jest taki okręg, gdzie dominuje PiS od dobrych kilku lat, od dobrych kilku wyborów. Opozycja w sumie zdobywa tam góra 30 parę procent, a i tak połowa tych głosów została zmarnowana w ostatnich wyborach w 2019 roku. To jest też taki okręg, gdzie trochę nie ma naturalnych liderów opozycji. Tam ani tak naprawdę nie jest mocny PSL, ani nie jest mocny Hołownia, ani nie jest mocna Koalicja Obywatelska, też nie jest mocna Lewica. W związku z tym tam pewnie łatwiej się będzie dogadać, bo wszystkim powinno zależeć na lepszym wyniku. Tak? Tam jest taka sytuacja, że te partie w sumie razem zdobyły 2 mandaty w 9-mandatowym okręgu. Także tam naprawdę można tylko urosnąć. Trzecia rzecz, kto tam powinien być w ten pilotaż zaangażowany? Tutaj widzę udział lokalnych polityków, wszystkich partii opozycyjnych. Widzę ważną rolę wszystkich organizacji obywatelskich, ale też na szczeblu po prostu lokalnym. I widzę też dużą rolę lokalnego samorządu. Tak? Chodzi o to, żebyśmy zaangażowali ludzi, którzy znają realia wyborców. Ci wyborcy też są inni. Tak? To nie jest tak, że wyborca lewicowy w Warszawie to jest ten sam wyborca lewicowy w Tarnowie, tak? Albo pod Tarnowem. W związku z tym zostawmy to ułożenie, zaangażujmy tam lokalnych ludzi. Oni na pewno sobie lepiej poradzą z tą wspólną listą dla Tarnowskiego niż my tutaj sobie siedząc i dyskutując w Warszawie. Czwarta sprawa, co w tym pilotażu miałoby wyjść? Chodziłoby o to, żeby ci lokalni ludzie ustalili, jak ta wspólna lista powinna wyglądać, pod jakimi hasłami powinna iść, kto powinien się znaleźć na tych listach, którzy z liderów i obywatelskich, i samorządowych, i partyjnych powinni tam na tej liście być. I ostatnia rzecz, co jest nam potrzebne ze strony polityków centralnych, żeby zgodzili się, że tak ten pilotaż robimy i wyniki będą brane pod uwagę do dalszych prac nad wspólną listą krajową. Wtedy, spotykając się tutaj pod koniec marca, będziemy mieli znacznie więcej materiałów do dalszych rozważań. Okej, to czego nie powiedziałem, chodziłoby o to, żeby podczas tej, żeby też w ramach tego pilotażu zrobić pogłębione badania lokalne, żeby zobaczyć, jak ta wspólna lista jest postrzegana przez ludzi, jak ta wspólna lista mogłaby zadziałać. Chodziłoby też o to, żeby te osoby zaczęły realnie pracować już nad wspólną listą. Tak? Tutaj zapadła decyzja już teraz, że w Tarnowie na pewno ta wspólna lista będzie, wystartuje. I niech lokalni działacze ustalą, kto na tej wspólnej liście ma być, pod jakimi hasłami ona ma wystąpić, jak ona ma się nazywać. I potem zrobimy badania pod koniec marca i będziemy patrzyli, co z tego wyszło. Kolejne wystąpienie. Kuba Wygnański, Senat Wielki Obywatelski, terytorium, na którym żyją lwy. Ten tytuł. Ja sobie usiądę, bo mój ruch sceniczny nic Państwu nie pomoże, a muszę widzieć notatki swoje. Ja tu jestem nie jestem przez pomyłkę jako gospodarz miejsca, marzyciele i rzemieślnicy. I też lubię się bawić tą dialektyką między tym, że dobrze myślmy, że one są sobie nawzajem potrzebne, że rzemiosło bez marzenia no jest jakieś takie no jakby umniejszające, ale marzenia, których nie potrafi się wcielać w życie też właściwie. No i chyba jesteśmy w takim gronie, w którym chcielibyśmy to jakoś połączyć. A jestem tu przez nieporozumienie, dlatego że ja nie wypowiadam się w sprawie wspólnej listy. Wiszy mój tekst na tej stronie, ale w tej sprawie, znaczy mam jakieś zdanie, ale uważam, że jest ich tak dużo, że tutaj wiele nowego
nie dodam. Podoba mi się, ktoś tutaj postawił to, tak jak się mówi, job to be done. To jest takie ładne powiedzenie chyba takiego amerykańskiego pragmatyka, powiedziałbym. Ludzie nie potrzebują ćwierćcalowego wiertła, potrzebują ćwierćcalowej dziury. I istotnie jest tak, że my potrzebujemy potrzebujemy jakiegoś wyniku. Rozumiem, że on jest między 230, 276 i 307. I jeśli ktoś się bawi w taką arytmetykę, być może składniki do tego cudownego mieszanki no, zmieniają się po prostu z czasem, więc nie chcę temu wiele poświęcać czasu. Co więcej, na potrzeby prowokacji wydaje mi się, że to jest ciekawe, ale nie do końca chyba prawdziwe założenie, że cała zmiana polega na tym, żeby myśleć o demokracji tak, jak się myśli o arytmetyce. I o tym, że naprawdę chodzi o zmienianie tych wszystkich, myślę, że degradacja polskiego systemu państwowego nie dotyczy prawodawstwa, ale też kompletnego uwiądu, integralności tych osób, kompetencji, takich po prostu cnót, które można mieć nawet w ramach istniejącej legislacji. I że sama wymiana rządu, urzędników, sposobu prowadzenia tego jest nie mniej ważna, może nawet ważniejsza. Więc jeśli ktoś by mi zagwarantował, że przeczołga się przed 230 i weźmie odpowiedzialność nawet przy takim porządku, jakim mamy w tej chwili do czynienia i przy uniemożliwieniu dalszego psucia tego, to też już samo w sobie jest duże wyzwanie. I w ogóle myślę, to jest jakiś mój domorosły pogląd, że zajmuję się trochę partycypacją, że coraz częściej mniej ważne jest, kto rządzi, a jaki jest system rządzenia, jaki jest proces rządzenia. Wiele rzeczy w tej chwili, na przykład teraz skończyliśmy ostatnio, dosłownie tydzień temu, olbrzymie przedsięwzięcie o nazwie Panel Obywatelski dotyczyło akurat kosztów energii i ubóstwa energetycznego. Wylosowanej grupy 100 osób musieliśmy wykonać 113 tysięcy telefonów, żeby wyrekrutować 100 osób, które naprawdę reprezentują z punktu widzenia, nazwijmy to, profilu statystycznego Polskę. Te osoby spędziły dwa weekendy, wydały jakiś werdykt, ale to jest jakaś umowa społeczna. Wielu innych i my jesteśmy tylko jej notariuszem. My chcemy po prostu posłuchać, jak to ma wyglądać. Więc wydaje mi się, że ja nie wierzę w tak mądrych, tak oświeconych wybrańców ludu, którzy zwolnią nas z tego rodzaju trudnych procesów. Znaczy to nie jest tak, że wejdą tam i za 4 lata znajdziemy Polskę w zupełnie innym stanie. Myślę, że szukamy ludzi, którzy takie procesy potrafią organizować, a wiele jest takich, mogę je wymieniać z ręki wspólnie z Państwem bardzo długie. Media publiczne, polityka migracyjna, transformacja energetyczna, ordynacja wyborcza, problem demografii, polityka zagraniczna, no i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że zrobią to politycy, oświata, reforma oświaty, różne rzeczy, których w ogóle ze względu na kadencyjność systemu, nikt od dawna w ogóle nie zaglądał tam, bo wie, że nie, wiek emerytalny, bo nie wiadomo, jak można wygrać wybory, skoro wygrywa się je, mówiąc ludziom rzeczy, które chcą usłyszeć, a nie te, które powinni usłyszeć. I teraz zmierzam do tego, bo wydaje mi się, że gdzieś w całym systemie parlamentarnym powinien być przyczółek, którego istotą nie jest bieżąca rywalizacja partyjna, ale jakiś rodzaj państwowego namysłu, stąd ta być może trochę z rozmachem nazwa Senatu Wielkiego, no w nawiązaniu oczywiście do Sejmu Wielkiego. Może nie skończy się konstytucją, ale może też nie skończy się rozbiorami. Ale generalnie myślę o tej kadencji jako kadencji bardzo szczególnej i myślę o Senacie jako bardzo szczególnym miejscu. Ja byłem jednym z tych dzieciaków, który podskakiwał 4 czerwca, bo wydawało mi się, że 99% Polaków poparło Solidarność. Dopiero później zajrzałem, nawet nie zacząłem, to jest pewien kłopot, ale no więc tylko powiem, że ten mój pomysł, to musicie Państwo sobie poczytać, polega na tym, po pierwsze, on już jest bardzo realistyczny. W sensie takim, że dotyczy tylko fragmentu Senatu w jednomandatowych okręgach, który nie należy do terytorium partii w tej chwili. One wiedzą, gdzie wygrają. No Polska jest podzielona na taki obszar właśnie, gdzie mieszkają lwy i gdzie bardzo często opozycja nawet nie wystawia kandydatów. Taki obszar, w którym mogłaby wystawić kogokolwiek. I to dotyczy pewnej formy, jeśli mogę powiedzieć, wspólnej listy, która polega na wspólnym zaniechaniu. To znaczy, żeby w tych miejscach partie polityczne zgodziły się, że szukamy kandydatów, którzy nie są reprezentantami żadnej z tych partii. Co nie zmienia faktu, że one wspólnie mogłyby pracować i nosić na nogach ich ulotki, no bo albo mają do wyboru, że będą tam mieszkać lwy z definicji, albo może jednorożce, ja tego nie wiem, ale jacyś ludzie, którzy właściwie wchodzą do tego Senatu i co więcej, jak patrzę tutaj też na różne osoby i mam w głowie różne osoby, to wydaje mi się, że rodzajem obietnicy w stosunku do osób, które rekrutowalibyśmy, było to, że ta kadencja jest w ogóle jednorazowa, że jest 4-letnia i wielu ludzi, państwowców, w ogóle nie ma żadnego interesu, ani żadnej skłonności do tego i żeby widzieć to nie jako karierę polityczną, tylko 4-letnią służbę, z której następnie zostaną zwolnieni. Wiem, że pani chce mi to zabrać, ale wydaje mi się, no ja to wszystko jakoś opisałem, wydaje mi się, że to jest wykonalne, że z punktu widzenia dostępu do ludzi, którzy mieliby, no wyborców PiS-u ogólnie rzecz biorąc, to znacznie łatwiej będzie im głosować na ludzi, którzy nie pochodzą z tych stajni partyjnych, bo to nie jest apostazja. To po prostu jest rodzaj zawodu, w którym znajdujemy nową nadzieję. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Ruch sobie.
Jakub Kocjan, odpowiedzialność, skuteczność, odwaga. Zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Proszę potraktować dzisiejsze moje słowa jako moje właśnie, a nie akcji demokracji. Natomiast ten tytuł tego wystąpienia, którego oczywiście nie będę streszczał, bo ono jest gdzieś tu załączone, odpowiedzialność, skuteczność, odwaga, brzmi bardzo górnolotnie, natomiast trochę przeciwko niemu, wbrew niemu chciałbym tutaj dużo rzeczy, mam wrażenie, sprowadzić, może nie tyle na ziemię z tego poziomu marzeń, co po prostu odnieść do twardych realiów, w jakich jesteśmy. Bo o tej odpowiedzialności myślę właśnie w tym kontekście, że cokolwiek nie myślimy o partiach politycznych, jej liderach, a biorąc pod uwagę, że koordynowałem pracę Porozumienia dla Praworządności, to też mam dużo przemyśleń na ten temat. Cokolwiek nie myślimy, nie możemy wystąpić wbrew, przeciw partiom politycznym na samym już etapie czy startowania w wyborach, czy po prostu prowadzenia kampanii wyborczej. Musimy zaakceptować jednak ten fakt, że są podmioty, jak to Iwona ciekawie nazwała, przedsiębiorstwa, które mają konkretne swoje cele. I naszą rolą może być tylko zwroty tych wektorów partyjnych, kierować w miarę w jedną stronę, ale nie będziemy w stanie, bo ani to nie jest możliwe, ani potrzebne, długofalowo powiedzieć, że interesy partyjne, partie jednak reprezentują pewne grupy społeczne, nie są istotne. Dla partii zawsze one będą najbardziej istotne i to, co możemy zrobić, to starać się, by pracowały maksymalnie w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o skuteczność, to na pewno musimy uwzględniać realne poparcie, zarówno i nie tylko partii, bo to jest coś, co w naszej dyskusji nieco mnie martwi, jeżeli patrzymy na to po prostu jak na koalicję czterech partii, które mają jakieś tam poparcie, interesy, aparat. Mamy konkretne osoby w partiach. Polityka partyjna w Polsce jest bardzo zindywidualizowana. Dotychczas wybory polegają głównie na tym, żeby walczyć w ramach konkretnych list wyborczych. Musimy, oceniając potencjał, patrzeć nie tylko na potencjał całych partii, ale też na potencjał konkretnych osób. Ja tam sobie pozwoliłem w tekście podać przykład warszawskiej listy, gdzie na liście Koalicji Obywatelskiej jest pani, która nie zbiera za dużo głosów, Joanna Fabisiak. Pytanie, czy to jest dobre podzielenie właśnie list, w których osoby o niedużym poparciu społecznym trafiają na czoło i w związku z tym należałoby właśnie ten wątek obywatelski tutaj dołączyć. Myśląc o odwadze, myślałem właśnie o tym, żebyśmy odważyli się po pierwsze pomyśleć, że nie musi się na pewno udać. Może nie być wspólnej listy i to nie może być dla nas koniec świata i zachęcić do tego, żebyśmy my jako społecznicy, aktywiści, aktywistki obywatelskie odważyły się także w takiej sytuacji wziąć udział w tych wyborach i wystartować i nie zażynać, że tak brzydko powiem, czy w mediach społecznościowych, czy w kampanii tych, którzy podejmą inne decyzje od nas. Dziękuję. Zapraszamy do nas Jacka Liberskiego, Nowa Polska. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Jacek Liberski, ja też sobie pozwolę usiąść, ponieważ chciałbym Państwu przedstawić rzemieślniczy projekt. Właśnie cieszę się, ja też występuję tu jako rzemieślnik. Chcę Państwu opowiedzieć o nowym projekcie. Projekt nazywa się właśnie Projekt Nowa Polska. Jesteśmy świeżo po pierwszym kongresie, którym panelistą był obecny tutaj Paweł Kasprzak. Pozwolę sobie przeczytać deklarację założycielską, bo nie chciałbym niczego pominąć. Od 30 lat partie w czasie kampanii wyborczych prezentują projekty naprawy państwa w ten sam sposób. Wszystkie bez wyjątku popełniają ten sam błąd. Wyborca jest dla nich ważniejszy od obywatela.
Rządzenie jest najważniejsze. Przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 umożliwiły startowanie w wyborach parlamentarnych różnych partii politycznych, które prezentowały swoje programy wyborcze. Przekonanie wyborców do swojego programu, napisanego przez zaangażowanych w ten proces wyborczy różnej jakości ekspertów, stało się ważniejsze od obiektywnych możliwości zrealizowania programowych obietnic. Ten mechanizm, być może trudny do zaakceptowania w latach 90. w starych demokracjach w Europie, w naszych warunkach nie był niczym niezwykłym. Przecież na tej zasadzie oparta była propaganda sukcesów PRL. W rezultacie od początku lat 90. każdy kolejny nowo utworzony rząd stara się przede wszystkim pokazać wyborcom swojej partii, że wdraża rozwiązania programowe, mając na uwadze utrzymanie ich poparcia, a nie zdobycie uznania ogółu obywateli. Proces wdrażania rozwiązań programowych przebiegał zawsze i nadal przebiega według procedur nakazowo-rozdzielczych typowych dla gospodarki centralnie sterowanej. Liderzy partii politycznych wraz z czołowymi politykami nadal mniej lub bardziej świadomie powielają funkcjonujące w poprzedniej epoce doświadczenia. Po wielu latach obserwacji polskiej polityki można zaryzykować twierdzenie, że to taka nasza polska tradycja. Polska polityka pilnie potrzebuje głębokiej zmiany i domagać się jej powinni wszyscy demokraci, niezależnie od barw i przekonań politycznych. Politykę w Polsce uprawia się od lat tak samo, obok obywateli, a nie z nimi. Politycy nie mówią, my to musimy zrobić wspólnie, mówią, my to zrobimy za was. To oczywiście spadek po czasach słusznie minionych, bo Polacy nadal chcą mieć ojca narodu, który ich poprowadzi za rękę i zrzuci z nich to odium odpowiedzialności, gdyż większość społeczeństwa odpowiedzialności za własne decyzje się boi. Nowa Polska po PiS-ie musi mieć szerokie poparcie społeczne, inaczej skończy szybciej niż zacznie. Do wygrania z PiS-em potrzebna będzie zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Polska 2050, PSL i Lewica, bo tu nie tylko o samo zwycięstwo idzie, ile o jego rozmiar. Tylko wyraźne zwycięstwo może zagwarantować spójność dzisiejszej opozycji, aby możliwa była rzeczywista naprawa państwa. Jeśli będzie ono połowiczne, odnowa nie będzie możliwa i PiS wróci za chwilę do władzy w glorii chwały. Chodzi tu też o zdolność do przełamywania wet prezydenta, który swoją funkcję pełnić będzie do 2025 roku. Dobrze, skrócę w takim razie wniosek. Wstępnie, tak jak powiedziałem, zorganizowaliśmy ten pierwszy kongres. Na tym pierwszym kongresie wybraliśmy takich 6 tematów. Gospodarka, energetyka, klimat, świeckie państwo, prawa mniejszości, prawa kobiet, media, czy są naprawdę wolne, edukacja, ochrona zdrowia. Chcemy tym projektem rozbić obozy, bańki czy plemiona, które są zmorą opozycji. Chcemy spróbować zawalczyć z plemiennością, choć nie wiemy, czy nam się to uda. W tym kontekście idea jednej wspólnej listy niemalże idealnie konweniuje z ideami projektu Nowa Polska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Beata Chmiel, czas na zmianę. Siądę jak Kuba, z którym jak zwykle się zgadzam i w związku z tym chciałam namówić Państwa do tego, żebyśmy rozmawiali o dziurze, a nie o świdrze. I jeżeli nawet my nie jesteśmy w stanie pomyśleć w trakcie tej dyskusji o zmianie perspektywy, to znaczy, że powinniśmy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, w jaki sposób należy doprowadzić do zmiany w państwie, co oznacza zmianę polityki, co oznacza zmianę klasy politycznej, co najmniej na te 4 lata, o których mówił Kuba, co oznacza uzyskanie poparcia społecznego dla tej zmiany. Czy będzie to za pomocą jednej listy, 2 list, 4 list, jest to naprawdę sprawa wtórna. Ważne jest, że te listy muszą pokazać wyborcom nową jakość, a tej nowej jakości nie uzyskamy bez zmiany sposobu myślenia też o listach wyborczych. I rozglądając się choćby po sobie, tutaj po nas tutaj zgromadzonych, widzimy, że mniej niż 20% uczestników tej debaty to są kobiety. Mniej niż 20% to oznacza poniżej kwoty 30%, która obowiązuje w tej chwili partie polityczne. A to kobiety wybierają przede w większości i prawa kobiet będą decydować w tych wyborach, tak jak zadecydowały poza kwestią inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ale to oznacza też to, że
jesteśmy w roku 88 i jeżeli nie spróbujemy zmienić klasy politycznej tak, jak zmieniła się ona w 89 roku, żeby przeprowadzić cel, którym jest właśnie zmiana obecnego państwa czy obecnego sposobu sprawowania władzy na nowoczesne, demokratyczne państwo, które będzie państwem obywatelskim, państwem wszystkich, którego nie będzie nikogo wykluczać, w którym będzie państwem świeckim, w którym edukacja będzie świecka i tak dalej. Znamy wszyscy te postulaty, tylko w ogóle o nich nie rozmawiamy, bo rozmawiamy o technice wyborczej. Technika wyborcza jest w rękach partii dużo skuteczniejsza niż w rękach obywateli. Musimy doprowadzić do podpisania umowy społecznej w kwestii najbliższych wyborów, też wyborów samorządowych i do zmiany paradygmatu państwa. Rozmawiajmy o zmianie i co powinno być zrobione, a nie jak powinno być zrobione. No, proszę bardzo, ja już mogę. Bardzo, bardzo dziękuję. Ostatnie wystąpienie w tej części, czyli Paweł Kasprzak. Zacznijmy od Senatu. Ja mam parę konkretnych propozycji do położenia na stole. To bym chciał zrobić. Nie tylko zresztą we własnym imieniu i w imieniu obywateli RP, za chwilę o tym. Jak państwo być może wiedzą, mnie się zdarzyło już kandydować w wyborach. No i tu chcę wyjaśnić, bo takie plotki chodzą, że kombinuję, żeby na przykład z państwa udziałem zrobić sobie komitet wyborczy. Nie, to będę robił w innym zupełnie trybie, nie temu służy to spotkanie. O tym swoim kandydowaniu chcę wspomnieć dlatego, że dostałem wtedy 85 720 głosów. Ta liczba mnie wciąż oszałamia. Natomiast to było 15%, ciut ponad, tych wszystkich głosów, które padły w tym okręgu. I otóż twardy fakt, który sprawdziłem po wielokroć, na bardzo wiele różnych sposobów, mało kto o tym wie, jest taki, że połowę tych głosów mniej więcej otrzymałem od tych wyborców, którzy w głosowaniu sejmowym głosowali na Konfederację. Jestem tym z oczywistych powodów mocno zmieszany, ale już nie chcę tego komentować, to jest osobne zagadnienie, dosyć ciekawe. Tylko chciałbym postawić takie pytanie, czy gdybym kandydował do Senatu jako wspólny kandydat, akceptowany przez Platformę Obywatelską, to te głosy Konfederatów bym dostał, czy nie? To jest dosyć retoryczne pytanie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Czy gdybym dostał się jako kandydat na kandydata na tę zaszczytną funkcję bycia kandydatem we właściwych wyborach tej opozycji, która się dogadała na Pakt Senacki, to dostałbym głosy Konfederatów, czy bym ich nie dostał? I to jest ciekawe pytanie. Zakładam, że dostałbym przynajmniej ich część. Teraz, kiedy my mówimy o prawyborach, to nie mówimy przeciw partiom, ani nie mówimy z perspektywy wspólnego programu, który trzeba ustalić, narracji jakiejś i tak dalej, i tak dalej. Nie. Mówimy o tym, że konflikt jest naturalną i pozytywną cechą w demokracji. Że wdarłszy się głosami wyborców na te salony polityczne, można tych wyborców przyciągnąć do właściwych wyborów więcej. Na tym polega wartość prawyborów, którą chciałem w skrócie powiedzieć. Ale teraz tak, ja nie wiem, czy ktoś z państwa tutaj obecnych na tej sali rzeczywiście wierzy, że liderzy czterech partii dogadają się i będzie wspólna lista. Ja w to nie wierzę absolutnie. Ja myślę przez cały czas o tym, że tu potrzebny jest nacisk. I teraz tak, zacznijmy od Senatu, ponieważ co do Senatu istnieje przynajmniej konsensus. Tak? Wiadomo, że chcemy mieć wspólnego kandydata. Wydawało mi się dosyć naiwnie, że pytanie, które powinien zadać demokrata, jest takie, kto wskaże tego wspólnego kandydata. No i my proponujemy procedurę demokratyczną. Zalety tej procedury, właśnie część z nich wymieniłem, mówiąc o konfederatach, którzy na mnie głosowali. Ale to nie są jedyne zalety, oczywiście. Iwona Wyszogrodzka napisała, że musimy się zapisywać do partii politycznych. Przepraszam, protestuję. Sejm, poza tym, że musimy wygrać w tych wyborach, to musimy jeszcze utrzymać władzę. Żeby utrzymać władzę, każdy i każda w Polsce musi widzieć, że w Sejmie jest nie tylko emanacja politycznej większości, ale reprezentacja rządzonych. Inaczej ten Sejm nie wytrzyma kolejnej populistycznej ofensywy.
Zaproponowaliśmy wysłuchania publiczne kandydatów do Senatu. Kolejna twarda propozycja, którą chcę położyć na stole, nie we własnym imieniu, pochodzi od Bogdana Zdrojewskiego, senatora z Platformy Obywatelskiej z Wrocławia. On zaproponował, żeby wysłuchiwać jedynki również. Ciekawa propozycja, dlatego że nie ma konsensusu między partiami co do jedynek i nie wiadomo, czy one zechcą pokazać swoich kandydatów. Kolejna związana z tym propozycja ze strony obywateli RP, proszę o uwagę, bo jest niezmiernie, śmiertelnie ryzykowna z naszego punktu widzenia. Proponuję pokazać obywatelskie kandydatury na jedynki i stanąć do debaty z jedyną partią, która dzisiaj tego chce, albo przynajmniej udaje, że chce, wspólnych list, czyli z Platformą Obywatelską. Jeżeli mamy eksperymentować na terytorium, gdzie żyją lwy, tak jak to postuluje i Michał Majewski, i Kuba Wygnański, i ten eksperyment nie wyjdzie nigdzie indziej, to ci kandydaci obywatelscy będą musieli zaakceptować fakt, podpisując zobowiązanie, że startują do wspólnej listy, że będą się musieli przykleić do którejś listy partyjnej, jeśli ten eksperyment nie wyjdzie w całej Polsce. Dzisiaj jedna jest taka partia, która wchodzi w grę, to jest Koalicja Obywatelska. Propozycja, którą kładę na stole, jest taka, że obywatele RP są gotowi sami stanąć w wyborach jako kandydaci na kandydatów i kandydatki na kandydatów, są w stanie zawrzeć takie porozumienie i są w stanie zobowiązać się, że jeśli jedyną partią, która zaakceptuje takie rozwiązanie, będzie Koalicja Obywatelska, to trudno, to my na to idziemy. Jedyny warunek, który stawiamy, to jest to, żeby to była demokratyczna procedura z udziałem wyborców. Bardzo wiele różnych wariantów jest możliwych. I żeby była otwarta na wszystkie środowiska. Ona jest obliczona, partyjne też. Ona jest obliczona na to, że w takim Wrocławiu na przykład, jeśli byśmy ten eksperyment przeprowadzili, to kto nie stanie do tej debaty publicznej, ten pójdzie pod próg wyborczy. Ten się skompromituje. Przepraszam, kolejna twarda propozycja w imieniu pani profesor Ewy Łętowskiej złożona. Naprawdę, rzeczywiście to jest wtórny problem, ile będzie list. Ważne jest to, w jaki sposób jesteśmy rządzeni, jak się rządzenie odbywa, a nie kto rządzi. Wyobraźmy sobie wysłuchania publiczne jako to podstawowe narzędzie wyłaniania wspólnych kandydatów w jakichkolwiek koalicjach, spośród kandydatów na kandydatów. Wyobraźmy sobie udział ekspertów. Wyobraźmy sobie, że szefową ekspertów prawnych jest pani profesor Ewa Łętowska, która się godzi taką funkcję pełnić. Rozmawiałem z nią i w jej imieniu mam prawo to powtórzyć. Wyobraźmy sobie, że szefem ekspertów ekonomicznych jest pan profesor Hausner. Już przepraszam. Wyobraźmy sobie to. Zadajmy sobie pytanie, który z polityków miałby czelność odmówić poddaniu się takim wysłuchaniom, nie kompromitując się do szczętu, jako ktoś, kto liczy tylko na stołki i na podział wpływów między partiami. Który z polityków by chciał na to odmówić? I teraz pytanie, co my możemy zrobić, żeby doprowadzić do wspólnej listy? Otóż taki komitet obywatelski, który organizuje takie wysłuchania, powinien już dzisiaj być gotowy i mieć za sobą wsparcie wszystkich najwybitniejszych ekspertów, jacy są w Polsce osiągalni. Oni są i mają autorytet. Ewa Łętowska, Jerzy Hausner, Łukasz Turski o transformacji energetycznej. Można długo wymieniać. Ci ludzie są i mają to do siebie, że żaden z nich nie będzie ekspertem partyjnym. To zresztą oksymoron, albo partyjny, albo ekspert, przepraszam bardzo. To jest konstruktywne. Ale bezstronnym recenzentem będzie na pewno. I to są te trzy propozycje, które kładziemy na stole. Dziękuję bardzo. Przepraszam za Pawła, wydłużenie wypowiedzi. Ostatnia 15-minutowa dyskusja dotycząca tej części propozycji szczegółowych. Pierwszy głos mamy z Zooma, to jest pani Gimnaska. Bardzo prosimy. Pani Ginalska. Czy mnie słychać? Słychać. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja chciałabym tak ad vocem krótko do wystąpienia pana z akcji Demokracja. Troszkę głośniej prosimy. Chciałabym ad vocem do pana z akcji Demokracja. Pan tutaj wspomniał o tym, że nie powinniśmy kontestować działań partii, list partyjnych na tym etapie. To chciałam panu powiedzieć, że mamy takie prawo i będziemy to robić, dlatego że partie biorą dotacje z naszych pieniędzy i mamy prawo żądać i oczekiwać od partii, aby zakończyły swoje gierki, które są dobre w czasach spokojnych, normalnych. Niech sobie wtedy je prowadzą. Dziś mamy bardzo dramatyczny czas i nie mamy po prostu
tego czasu na to, aby przyglądać się tym gierkom. Być może sposobem na to wszystko jest to, o czym mówił przed chwilą Paweł Kasprzak. Przypomnijmy sobie rok 89. Co się wtedy stało? Komitety obywatelskie. Być może to jest jedyna droga, żeby partie w końcu zaczęły poważnie traktować rzeczywiście kandydatów obywatelskich i kwestie prawyborów, czy też tej publicznej dyskusji, o której wspomniał Paweł. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy mamy głosy z sali? Jest pan Seweryn. W nawiązaniu do tych głosów właśnie o debatach, że to jest chyba jedyne nasze narzędzie, z czym ja się oczywiście w pełni zgadzam i pytanie, jak zrobić to technicznie. Ja polecam na przykład w ostatnim magazynie Pismo tekst Wawrzyńca Smoczyńskiego, Fundacja Nowa Wspólnota, która robi taką inicjatywę, jeździ po Polsce i rozmawia z ludźmi, wyjmuje ich z baniek i sadza ich naprzeciw siebie, żeby spróbowali się zrozumieć, żeby spróbowali przedstawić swoje lęki, swoje wyobrażenia o drugiej bańce. Jest bardzo ciekawe o tyle, że najtrudniej, co wynika z tego tekstu, najtrudniej w Polsce jest przekonać ludzi do po prostu rozmowy, I ta presja na wysłuchania publiczne bardzo silna, to trafianie bezpośrednio do liderów partyjnych poprzez kontakty, które tutaj wszyscy pewnie jakieś mają, żeby podjęli tą debatę, podjęli tą dyskusję, to jest tak naprawdę wzmacnianie demokracji, tak? W każdym mieście większym rzeczywiście Komitet Obywatelski, który zaprasza liderów lokalnych, jeśli nie przychodzą, to publikuje, że odmówili rozmowy. No chyba to jest nasze jedyne narzędzie na dzisiaj walki o to, żeby debata w Polsce rzeczywiście istniała. Co jeszcze ciekawego? Fundacja Nowa Wspólnota ogłosiła. Polska jest jednym z najbardziej spolaryzowanych krajów w Europie. Jest organizacja europejska, która bada stopień polaryzacji właśnie przez badania naukowe i właśnie przez ekspertów. W Polsce ten stopień wynosi 3,8 w skali, uwaga, do 4. Tak, mamy silny stopień polaryzacji. Francja 3,4, Wielka Brytania około 3, Niemcy 2,3. Natomiast ten stopień polaryzacji też właśnie wpływa na to, że najtrudniejsza jest dyskusja. Tak? Dlatego mówiłem, że te rozmowy nawet tych liderów partyjnych są pozorowane, bo oni ogłaszają stanowisko. Oczywiście po stronie Zjednoczonej Prawicy tam w ogóle nie ma dyskusji, bo tam nie o dyskusję chodzi, prawda? Więc dzisiaj w interesie Rzeczypospolitej jest na każdym kroku, wszędzie, gdzie to możliwe, wciąganie ludzi do dyskusji, ale też właśnie wyciąganie ich z baniek. No i pytanie, jak to zrobić, to nad tym powinniśmy się zastanawiać, natomiast rzeczywiście czasu jest już bardzo mało i te dyskusje wszędzie ze wszystkimi należy rozpoczynać dzisiaj. Nie ma, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ja bardzo dziękuję wszystkim za takie niezwykłe zdyscyplinowanie. Jeśli chodzi o czas wystąpienia, jestem przyzwyczajony do konferencji naukowych, w której to jest dramatycznie trudne zadanie. Także bardzo dziękuję za dyscyplinę. Może ten, 10 minut przerwy. Bardzo was prosimy, żebyście się teraz wpisywali do głosu w drugiej części. Tam na tych trzech stolikach rozłożę formularze, to będą tabelki z listą wszystkich wystąpień i jeśli chcecie się państwo do nich odnieść, prosimy wpisywać swoje nazwisko w drugiej kolumnie. Za 10 minut zaczynamy dwoma ostatnimi wystąpieniami, a potem dyskusją, która prawdopodobnie będzie już trwała do końca naszego dzisiejszego spotkania. Do zobaczenia za 10 minut. Tam z tyłu można się herbaty napić, czy czegoś ciepłego.
Wybuchają rakiety coraz bliżej. Dalej uciekają pierwsze, ale ostrzą się na sile. Udało się pani nalanie pracy pomogu i daje swoim budowcom coś niezwykle dla niej cennego. To już ponad 9 miesięcy bez miasta na jeźdźcu. Nie zabiera, ale ja nie chcę, bo wszystko rozkradną. Weźmiemy telewizor, ale co z lodówką? Nie ma prądu. Boże, to horror. Wśród milionów Ukraińców, którzy muszą sobie radzić bez prądu, jest pani Wiktoria Czerwa z Wyszogrodu, a wcześniej z Kijowa. Przy sobie ma trzech synów. Teraz mieszkamy tutaj do domu, gdzie jest tak, no, te zapasy na zimę, no, zakrywają tomaty, tam ogórki, aż takie mamy ziemniaki, mamy jajka, mamy drzewo, żeby ożyć budynek, bo mieszka, mamy trójkę małych dzieci. Zawsze można pójść do jednego z wielu punktów niezłomności. Na pomoc, który teraz od Polski, od Unii Europejskiej przychodzi, to jest generator, to jest spożycie, takie wszystkie rzeczy przychodzą. To jest bardzo potrzebujemy. Do największego szpitala w Chersoniu nawet wodę trzeba przywieźć z zewnątrz. Ta trafiła tutaj z Mikołajowa. Miasto jest ostrzeliwane codziennie, niemal codziennie ktoś tutaj ginie. A tym, którzy tutaj żyją, brakuje wszystkiego. W najbliższych dniach mogą nastąpić nowe zmasowane ostrzały rakietowe i nowe blackouty. Ostrzegają władze i apelują. Jeżeli zużycie energii strasznie jest rani, wyłączeń może być więcej, bo dowodzi, jak ważne jest obecnie oszczędzanie energii i racjonalne zużywanie. O energetykach przywracających dostawy i tych, którzy nie są pomoc, Ukraińcy mówią o same dobre rzeczy, jak o pokój teraz na prądzie. Którzy mają teraz te takie warunki.
Temperatura spada z dnia na dzień. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną prognozuje, że już niedługo, gdy ziemia zamarznie, działania na froncie przyspieszą. Ukraińscy żołnierze cierpliwie czekają. Anna Czerwińska. Coraz bardziej liczne i gwałtowne są protesty na wysokach chińskich miast. Władze wciąż na początku pandemii wprowadzają lockdowny, restrykcje i zakazują krytyki. Demonstranci uważają, że już nie chodzi o ich ustawę zniewolenia, żądają zniesienia cenzury i dymisji komunistycznej władzy na czele z Xi Jinpingia. Między innymi Pekinie, Szatkali, Buchami, Tantowi łączy to precz z partią, precz z Xi Jinpingiem. Chcemy wolności. Studenci demonstrowali na 50 uniwersytetach, mówią demokracji, symbol walki z cenzurą. Niektórzy protestujący niszczyli punkty, w których przeprowadza się testy na koronawirusa. Te nadania trudno zweryfikować. Obecnie na miejscu zapowiedź dziennikarzy informują o coraz większej skali demonstracji i aresztowania. Protesty wybuchły po czwartkowym porządku wieczorca w Runci. Zdaniem mieszkańców 10 osób zginęło, dlatego że akcja ratunkowa była opóźniona przez rok. Po pokonaniu Arabii Saudyjskiej szykuje się pojedynek gigantów z Lewandą i kontra Messi. To będzie widowisko. Argentyna w meczu z Arabią wypadła gorzej niż to, ale w meczu z Messi to lepiej. Radusz Łotnik. Na drugą zaświeczyli Wojciech Szczęsny i cała drużyna. Przyjemny mecz z Arabią Saudyjską rozbudził nadzieję. Na wiarę, że reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata może zrobić dużo. Może dawać radość. Może wygrywać. Sobieski z tego wiedzy, a teraz to będziemy Katar. Wiedzy do finału, chodźcie, chętnie zostaniemy. Wchodzimy z grupy i wyjście z grupy jest bliskie, ale jeszcze nie jest pewne. Dlaczego nie mogę zadzwonić, żeby zająć za tym okresem? Nie wiesz, pożegnamy za pomieniu społeczną, że przegrywa. Jeśli Polacy wygrają, albo serwisują z Argentyną, która wczoraj również wygrała 2-0 z Meksykiem, niezależnie od wyniku meczu Meksyk, Arabia Saudyjska awansują dalej. Jeśli biało-czerwoni przegrają, sprawa awansu się komplikuje. W wypadku zwycięstwa Arabii Saudyjskiej z Meksykiem Polska odpada. Przy remisie tych drużyn i zwycięstwie Meksyku Polska będzie mieć tyle samo punktów co Meksyk albo Arabia. I o tym, kto awansuje w pierwszej kolejności, zdecyduje bilet z czerwonych bramek. Mamy dobrą drużynę, nie możemy mówić, że jest zła. Bo patrząc na to, że dzisiaj na przykład nasz Mataku miał kilka Juventus z Barcelony na ręce, zawodnik Juventus do pomocy, mamy zawodnika z Napoli i tak można dalej zmieniać na łasce, kilka że za Estromy. Argentyna być może ma jeszcze lepszy skład, ale najbliższy mecz przejdzie do historii jako starcie gigantów Messiego, grającego w najbogatszym klubie Europy, Paris Saint-Germain. Ile lat kupił Messiego w Barcelonie? 19:10. No to Warszawa jest. Co to?
Liczymy na konstruktywne propozycje, konstruktywne wnioski i konkluzje z czasu spędzonego. No, będziemy tutaj uporczywi. Ja wiem, że dyskusja się toczy w kuluarach teraz, ale ja mam silniejszy głos. Nie mogę zagłuszyć. Może wszyscy są ciekawi tej dyskusji kuluarowej, czy można byłoby ją przenieść? Zapraszamy do kontynuowania tej gorącej dyskusji przed wszystkimi. Wszyscy są ciekawi. Nie wiem. Zapraszamy do przednich rzędów. Zaczynamy dyskusję. No, mamy dwa głosy. Zapraszamy wszystkich tutaj, żebyście zajęli miejsca. Czas na przerwę się skończył, niestety. Szanowni Państwo. Prosimy o zajęcie miejsc. Tę część naszego spotkania przewidzieliśmy jako dyskusję, która będzie poprzedzona dwoma ostatnimi wystąpieniami, takimi wystąpieniami, które nazwaliśmy eksperckimi. Jedno z nich dotyczy edukacji, a drugie relacji państwo-kościół. Te dwa wystąpienia zajmą nam w sumie 6 minut, a potem spróbujemy podyskutować o wszystkich tekstach, które dzisiaj się pojawiły. Jako pierwszą prosimy o zabranie głosu panią Zofię Agnieszkę Kłakównę. Wystąpienie pod tytułem o edukacji w trybie przedwyborczym. Pani profesor jest na Zoomie. Zapraszamy. Prosimy o zabranie głosu panią Zofię Agnieszkę Kłakównę. Da się? Nie wiem, czy mi się uda. Agnieszka, czy ty nas słyszysz? Słyszę, ale nie wiem, co mam zrobić. Słyszymy, tylko bardzo słabo. Jakbyś mogła spróbować troszeczkę głośniej mówić. Wiem, że masz gardło. Tak, teraz? Teraz jest fantastycznie. Tak. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Z uwagą słuchałam wszystkiego do tej pory, ale mój głos jest troszkę inny. Zajmuję się edukacją w teorii i w praktyce od zawsze. Jestem polonistką. I myślę, że według moich rozpoznań, niezależnie od wielu podziwu godnych działań
pojedynczych nauczycieli i nawet całych stowarzyszeń. Sytuacja polskiej edukacji jest aktualnie katastrofalna, absolutnie katastrofalna. A najistotniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że partie polityczne, niezależnie od tego, które, zawłaszczają dla własnych wyobrażeń o państwie i dla własnych interesów politycznych konstytucyjne prawo do nauki. Widzimy to wyraźnie. Czasem chodzi o to, że w centrum stawia się pojęcie homo economicus, jest ważny wzrost, zysk, konkurencyjność i tak dalej, albo chodzi o politykę historyczną i na przykład w rezultacie tego chór przedszkolaków na Sopockim Molo 11 listopada śpiewa, czym jest niepodległość, wiem na pewno. No to nie jestem pewna, czy dobrze wiedzą to dorośli. Więc jestem za wspólną listą, bo myślę, że potrzeba tych 307 mandatów, żeby można było dokonać pewnej zmiany w konstytucji, mianowicie zmiany takiej, który, wpisania takiego elementu do konstytucji, który określi, komu wolno układać programy szkolne. Ponieważ do tej pory program, niezależnie od proweniencji politycznej aktualnej władzy, zamawia i akceptuje minister reprezentujący zwycięską w wyborach partię, czyli pedagogię równa się z polityką. To nie jest naturalnie nasza tylko specjalność polska, w innych miejscach też to się dzieje. No niemniej jednak chciałabym by pomyśleć o warunkach do samodzielnego uczenia się, o warunkach do stawiania pytań, dyskutowania, kwestionowania rozmaitych rzeczy, sytuacji czy mechanizmów i generalnie o warunki, w których uczy się człowiek rozumienia tego, co się dzieje dookoła i nazywania tego. A zatem myślę, że w trakcie wyborczych konwencji możliwe jest co najwyżej poważne zobowiązanie do tego, że w razie uzyskania odpowiedniej liczby głosów dokona się odpowiedniej zmiany, odpowiedniego wpisu do konstytucji, który spowoduje, że edukacja będzie apolityczna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ostatnie wystąpienie dziś Mirosław Woroniecki, spór światopoglądowy, problem wspólnej listy. Szanowni Państwo, sytuacja Polski jest wręcz dramatyczna. Ja posłużę się pewnym cytatem profesorskim, który pochodzi z lat 90. Profesor Barbara Stanosz pisała w latach 90. Ostrzegam przed zagrożeniem, jakie nieuchronnie czeka Polskę na drodze wiodącej ku liberalnej demokracji poprzez manowce państwa wyznaniowego ze wszystkimi jego atrybutami, a więc nietolerancją światopoglądową i obyczajową, zaściankowością, ksenofobią i stagnacją, a nawet cywilizacyjnym regresem. W swojej pracy w cieniu Kościoła, czyli Demokracja po polsku, profesor wskazywała, że pozycja Kościoła katolickiego, monopolizującego w Polsce sferę religijną i jego autorytet, w dalszym ciągu istniejący, może zmaleć, zostać zredukowany do rozmiarów właściwych już dzisiaj instytucjom religijnym,
w krajach o wysokiej cywilizacji jedynie wówczas, gdy Polska kulturowo i cywilizacyjnie dołączy do tego pierwszego, a nie trzeciego świata. Wtedy dopiero, pomimo że język religii nadal pozostanie kodem, w którym mówi się o sprawach moralnych, powstanie sytuacja, że doktryny religijne i związane z nimi instytucje przestaną mieć wpływ na bieg spraw publicznych. Pani profesor jednakże była optymistką, dlatego że faza państwa wyznaniowego w Polsce przybrała nie tylko rozmiary de facto, ale również de jure, pomimo że oficjalnie w Konstytucji nie wprowadzono takiego postanowienia. Natomiast prawo, które od lat jest uchwalane przez parlament, jest niewątpliwie prawem, które powstaje z inspiracji religijnej. Stąd też fakt, że Polska jest państwem wyznaniowym, pociąga dalsze konsekwencje. Mianowicie politycznie od lat sukcesy odnosi w polityce taki mechanizm, jakim jest klerykalizm polityczny, stosowany przez partie polityczne z jednej i z drugiej strony. To spowodowało z kolei, że obecnie rządzącym udało się odtworzyć międzywojenną oś sporu politycznego, która w gruncie rzeczy polegała na sporze co do tego, czy Polska ma być bardziej katolicka, czy mniej katolicka, czy może bardziej narodowa, czy mniej narodowa. W tych warunkach system prawno-polityczny został zablokowany. Dlatego też, proszę Państwa, ja w żadne wspólne listy nie wierzę, mimo że bardzo bym chciał i popieram tą ideę, bo ją trzeba popierać, bo to jest idea słuszna. Natomiast czy w ogóle uda się wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji, to bardzo wątpię, dlatego że za tym rzekomym sporem światopoglądowym, który wcale nie jest sporem światopoglądowym dzisiaj, on jest czysto ekonomicznym sporem pozwalającym wielkim grupom społecznym eksploatować ekonomicznie kraj, drenować jego finanse i to jest spór rzeczywiście w tym sensie egzystencjalny. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Teraz jest czas na ogólną dyskusję. Zapraszam do zabierania głosu. Proszę bardzo, pan Andrzej. Ja chciałem się odnieść bardzo krótko do wystąpienia pani Beaty Chmiel. Powiem od razu, że z 99% pani wystąpienia się absolutnie zgadzam. Mówiła pani o tym, że my potrzebujemy nowej jakości. Rozumiem, że tu nie tylko chodzi o porównanie z tym, co się teraz dzieje, ale nawet gdy pamiętamy, co było przed 2015 rokiem, też nowej jakości. Ja się nie zgadzam fundamentalnie z jednym pani zdaniem, bo powiedziała pani, że potrzebujemy nowej jakości, a to, czy będzie jedna, dwie czy cztery listy, jest sprawą drugorzędną czy wtórną. Otóż problem polega na tym, że niestety to jest trochę tak, że przy każdej takiej dyskusji ta nieszczęsna arytmetyka dontowa musi być postawiona bardzo wysoko. Jeżeli nie będzie wspólnej listy, to też nie będzie tej nowej jakości, bo ona się po prostu nie przebije wtedy. PiS będzie miał nadal instrumenty obrony swoich pozycji i z tego punktu widzenia nie jest sprawą drugorzędną czy wtórną, czy będzie jedna, dwie czy cztery listy. Musi być jedna lista, żeby mogła być ta nowa jakość. Tyle. Dziękuję bardzo. Ale wtórną, to znaczy, że jeżeli umówimy się na zmianę sposobu w ogóle myślenia o tym, że konieczna jest zmiana polityki, tak jak konieczna była zmiana polityki w 1988 roku, która doprowadziła do zgody, bardzo krótkiej, ale wystarczającej do przeprowadzenia tej zmiany, to kwestia, czy będzie to jedna lista, pojawi się jako efekt tej rozmowy, a nie początek. My zaczynamy od tego, że mówimy, musimy mieć, ale nie mówimy po co. Mówimy, trzeba coś zmienić, a nie mówimy, kto trzeba. Zmiana będzie tylko wtedy, kiedy pojawią się nowi aktorzy, czytaj, nowi politycy na scenie, którzy będą nawet czasowymi politykami,
i którzy będą reprezentowali potrzeby społeczne. W związku z tym to społeczeństwo się będzie mogło identyfikować z nimi, a nie identyfikować z liderami partyjnymi, z partiami, z nieznanymi programami, z hasłem zróbmy wszystko, żeby było tak jak jest, tylko zmieńmy tę władzę, która jest w tej chwili. A, dziękuję ci, Iwona. To znaczy poparcie społeczne jest możliwe tylko wtedy, kiedy każdy z nas zrozumie, że jego istotnym na przykład interesem jest zmiana dotycząca praw kobiet. Albo... To nie my. Przy praw kobiet, zawsze jest przy prawach kobiet, tak? Głos zawsze zabiera się kobietom. I my musimy doprowadzić do tego, to jest zadanie społeczeństwa obywatelskiego, że kandydatki, które pojawią się na listach, będą gotowi tę zmianę przeprowadzić, bo będą się też z tą zmianą utożsamiać. Jeżeli mówimy o prawach kobiet, to praw kobiet nie wprowadzą nam konserwatywni faceci, no ludzie, no przecież to od 30 lat to wiemy, że idzie to tylko w jedną stronę. Jeżeli chcemy, żeby szkoła w Polsce była nowoczesna, to nie przeprowadzą jej starzy klerykalni działacze partyjni, bo oni chcą tej szkoły, którą chcą. Zmieńmy, upoważnijmy naszych przedstawicieli, nauczmy ich tego i na nich zagłosujmy. Wtedy mamy szansę, żeby ta nowa grupa, te nowe komitety obywatelskie weszły do Sejmu bez względu na to, czy na listach będą działacze partyjni, czy ich nie będzie. Okazuje się, że mikrofon jest urządzeniem probabilistycznym. W tej sytuacji lepiej pewnie było być na Zoomie i Wojtek Kostka prosił o głos z Zooma. Bardzo prosimy. Dziękuję. Ja bym chciał chyba ostatni raz, tym razem z mojej strony, powrócić do tego tematu właśnie kandydatów obywatelskich, ponieważ w wielu wypowiedziach bardzo mocno przebija się skupienie na partiach politycznych z oczywistych powodów. Natomiast to, co powiedziała przedmówczyni, jeżeli nie wypracujemy metody, aby wprowadzić do procesu wyborczego kandydatów, którzy nie będą się bali podnosić kwestii, które politycy z różnych względów nie chcą podnosić, nie będziemy w stanie poszerzyć tej dyskusji. I uważam, że właśnie wprowadzenie tych kandydatów może otworzyć dyskusję na tematy, których partie z różnych powodów unikają. Chciałbym się tutaj też odnieść do pytania, które padło na czacie na Zoomie. Pan Grzegorz Buczek zapytuje w następujący sposób. Skoro nie udaje się egzekwować nawet od wybranych kandydatów partyjnych lojalności w stosunku do partii po wyborach, to jak gwarantować, zapewnić taką powyborczą lojalność wybranych kandydatów obywatelskich? W mojej propozycji podkreślałem następującą metodę. Po pierwsze, stawiałem na prawybory i dalej uważam, że powinniśmy wrócić do tego konceptu, pomimo tego, że na Węgrzech one nie wyszły. Pamiętajmy, że tam one wyszły na poziomie ogólnokrajowym, gdzie była lista opozycji. Tu mówimy o częściowych rozwiązaniach, między innymi pan Marcin Święcicki, którego propozycja wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, zaproponowałaby jedynie część kandydatów była kandydatami obywatelskimi. Mówimy tu w sumie o około 40-41 osobach, jeżeli byłaby jedna lista, bo tu mówimy o jednym kandydacie na okręg obywatelskim. Jaka jest szansa, że tych 41 się w ogóle dostanie, jeżeli będzie miało na przykład, nie wiem, numer 5 na liście? Mówimy tutaj o dostaniu się do Sejmu może 5-6 kandydatów obywatelskich przy dobrych wiatrach, bo wszyscy wiemy, jak działa system, jak działają partie, listy partyjne i nasza ordynacja wyborcza. Te 5-6 osób prawdopodobnie nie zaważy na tym, jak będzie działał cały Sejm, ale może wprowadzić nowe, ciekawe, interesujące dla wyborców propozycje, które zachęcą ich do udziału w wyborach. Dlatego z tego punktu widzenia ja dużego ryzyka nie widzę, szczególnie, że ci kandydaci przecież będą musieli tak samo jak kandydaci partyjni opowiedzieć się za wspólnym programem wypracowanym przez partię tworzącą taką listę, a co ważniejsze, będą także rozliczani przez wyborców, którzy na nich będą w prawyborach głosować. I biorąc pod uwagę doświadczenie Śląska, a jestem ze Śląska, to co się stało z panem Kałużą i to jak został odsądzony od czci, myślę, że pokazało wszystkim, że nie warto sprzeniewierzać się w stopniu nieakceptowalnym przez wyborców. I myślę, że to jest dobra nauka na przyszłość i dlatego uważam, że ryzyko, że kandydaci obywatelscy sprzeniewierzą się idei walki z PiS-em jest mniejsza de facto, aniżeli kandydatów partyjnych, którzy de facto pokazali nam przez lata, że przechodzą w jedną lub drugą stronę bez większych problemów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Mamy głos z sali. Tak, Paweł pierwszy był. Ja bym chciał jakoś tak zmierzać w stronę operacyjnych konkluzji, ale skoro mowa o tym programie, to jeszcze bym się chciał odnieść, no zwłaszcza do tego, co powiedziała pani profesor Agnieszka Kłakówna. Ja szukałem takich osób i Beata Chmiel jest jedną z takich, z takim doświadczeniem środowiskowym i powiedziałbym branżowym, by nie rzec eksperckim. Tak? Znaczy, prawnicy dzisiaj wiedzą w Polsce, że nie wystarczy zmiana Ziobry na innego ministra sprawiedliwości, żeby sądy były ok. Tak? Prawnicy jeszcze powinni wiedzieć i często to wiedzą, że sądy co prawda nie są wyłącznie od tego, żeby kontrolować władzę polityczną, ale to jest jedna z ich funkcji. I jeżeli wobec tego, mając tę świadomość, zechcemy sobie pomyśleć o tym, żeby politykom powierzyć decydowanie o ustroju sądownictwa, no to to jest oczywisty konflikt interesów. Nie wolno tego robić, absolutnie nie. Wszyscy, tylko nie oni powinni o tym decydować, to jest jasne. Agnieszka Kłakówna powiedziała to samo o szkole. To jest ogromnie złożonym procesem, który wymaga nie tylko bardzo wysublimowanej wiedzy eksperckiej, nawiasem mówiąc niedostępnej nigdzie na świecie, ponieważ wszystkie kraje przeżywają kryzys edukacji. Finlandia też w pewnej mierze. Wszystkie zastanawiają się nad paradygmatycznym przewrotem w tej kwestii. I dobrych doświadczeń po prostu nie ma w bardzo wielu tego rodzaju sprawach. Transformacja energetyczna. No to jest proces, który wymaga nie tylko fachowej wiedzy rzeczywistych ekspertów, przecież na miłość boską, nie języka konwencji partyjnych, przedwyborczych zwłaszcza, tylko naprawdę debaty fachowców. Ale co więcej, ta debata musi doprowadzić do tego, żeby zapadł kontrakt społeczny w tej sprawie, ponieważ transformacja energetyczna wymaga no, bardzo wielu rzeczy kosztownych. I jeszcze więcej, to musi mieć takie umocowanie ustrojowe i prawne, żeby zmiana koniunktury politycznej nie wywróciła stolika do góry nogami energetycznego. Tak? To musi być trwałe na co najmniej kilkanaście lat. To samo zresztą zagadnienie dotyczy rzeczy wcale nieskomplikowanej ekspercko, ale potwornie trudnej. Mówię o prawie aborcyjnym. Ono również musi mieć taką gwarancję. Przepraszam bardzo, kolejna populistyczna przewrotka nie może pozbawić kobiet po raz kolejny tych praw. To musi mieć bardzo solidne gwarancje. Więc teraz debata o tym, jak to zrobić, ma szansę odbyć się tylko wtedy, kiedy proces kampanii wyborczej uspołecznimy. I ja się z całego serca bardzo głęboko sprzeciwiam takiemu myśleniu, które uchodzi za kompromisowe. To takie, co jest w propozycji Kuby Wygnańskiego, co jest w propozycji Michała Majewskiego też, i Marcina Święcickiego. Taki rodzaj sejmu. Oddajmy działaczom obywatelskim co piąte miejsce. A niby dlaczego? Przepraszam, czy 4/5 musi być konstytucyjnie gwarantowane partiom? Jak to wygląda? Jak to przedstawić opinii publicznej? Jaki tu jest interes? Jaki tu jest racja stanu za tym stoi? W 89 roku ruskie czołgi były tym interesem. Przepraszam bardzo, ale no dlaczego mamy się godzić na niewybieralną, tylko nominowalną większość działaczy partyjnych na wspólnej liście? Nasza definicja kandydata obywatelskiego jest mniej ostra niż to, co przedstawił Kuba Wygnański. To nie musi być ktoś, kto nie należy do partii. To może być partyjny działacz, byleby tylko poddał się weryfikacji w kampanii wyborczej, wszędzie tam, gdzie jest mowa o wspólnym kandydacie do Senatu. Ja przepraszam, ale odwołam się do tego własnego doświadczenia Michała Ujazdowskiego, który został nam narzucony całkiem po prostu i którego jedyna kandydatura odbierała nam wybór, a jesteśmy rzekomo demokratami. I mówię nie o pryncypiach demokratycznych. Mówię o tym, co już powiedziałem. Przyciągnąłem 15% dodatkowych głosów. Taki jest potencjał obywatelskiego sprawstwa. Chciałem się zwrócić do tych z Państwa, którzy są gotowi, że tak powiem, działać, a nie tylko gadać. Moim zdaniem to, co jest realnie do zrobienia dzisiaj, czy się chce
działać tak, jak Kuba Wygnański proponował i parę innych osób na terytorium Ubi Leones, tam, gdzie żyją lwy, to tam też potrzeba komitetów obywatelskich, które tych kandydatów ponadpartyjnych znajdą. Trzeba je założyć. Czy się myśli o tym, o czym ja sam myślę, żeby wystartować w Warszawie po to, żeby wymusić proces demokratycznego wyłaniania wspólnych kandydatów do Senatu, bo wiemy wszyscy, że potrzebujemy wspólnych kandydatów do Senatu. Tam też potrzeba komitetów obywatelskich. Ja chcę powiedzieć tyle, że z punktu widzenia obywateli RP, którzy kilka razy już uchwalili, że będą kandydować, właśnie być kandydatami na kandydatów, jedynym ruchem, który jest dzisiaj do zrobienia, jest zwrócenie się wprost do Platformy Obywatelskiej, ok, zróbmy to. Zróbmy wysłuchania publiczne waszych i naszych kandydatów. Zróbmy tak, żeby audytorium tych wysłuchań publicznych, jakkolwiek będzie zdefiniowane. Czy to będzie losowo wybrany reprezentatywny panel obywatelski? Czy to będą prawybory? W wielu miastach w Polsce to jest najłatwiejsze rozwiązanie wbrew wszelkim pozorom. Czy to będą sondaże ustalone? Czy jakieś kolegium elektorskie? Wszystko jedno. Tak? Zróbmy tak, żeby te wysłuchania odbyły się ze wszystkimi rygorami, żeby stroną w tych wysłuchaniach byli najwybitniejsi polscy eksperci. To nie jest tak, że program jest nieistotny. Otóż program się ukształtuje nie na konwencjach partyjnych, wśród PR-owych haseł, tylko w negocjacjach z obywatelami, w kontraktach z wyborcami, zawieranych w trakcie kampanii wyborczej. Tak to się w normalnej demokracji odbywa. Zróbmy to. Zróbmy to. Warunkiem powodzenia wspólnej listy, proszę Państwa, wiemy o tym, bo od lat myślimy o prawyborach, jest to, że ten, kto się wyłamie, idzie pod próg. Nie ma go w polityce. To rżnięcie skrzydeł, mówiąc wprost, bez owijania w bawełnę, odbywa się już dzisiaj. Tak? Już dzisiaj zdrajcy narodowej sprawy to są ci, którzy nie chcą wspólnej listy i są grillowani bezwzględnie. To się będzie działo. I to się musi dziać, jeżeli będzie projekt wspólnej listy. Tylko ten projekt wspólnej listy musi być otwarty. Ja bym się chciał z bardzo serdecznym apelem zwrócić do tych państwa, którzy mogą i zechcą się temu poświęcić. Szukajmy zespołu najwybitniejszych ekspertów. Pracujmy nad warunkiem minimum demokracji, nad wysłuchaniami publicznymi, merytorycznie wspieranymi przez najwybitniejszych w Polsce fachowców. I zawrzyjmy ten deal z tym, z którym ten deal da się zawrzeć. Dzisiaj niestety jest to wyłącznie Platforma Obywatelska. Ale jeżeli otworzymy tę ofertę na wszystkie inne partie, liczę na to, że ten, kto nie wejdzie, nie skorzysta z tej oferty, ten po prostu pójdzie pod próg wyborczy. I trudno, jeśli się na to zdecyduje, to taki najwyraźniej jest jego zasrany los, przepraszam za kolokwializm. Mamy tu konkluzję naszego spotkania, ale są jeszcze głosy. Jest głos pierwszy przez Zoom, pan Edward, a potem jeszcze mamy dwa głosy z sali. Już moment. Dziękuję za głos. Próbuję zrozumieć to, co słyszę i podsumuję to kilkoma zdaniami. Odbieram tutaj obecnych jako ludzi lewicy. Opozycja lewicowa to nie jest cały zbiór ludzi chcących zmian w Polsce. Nie mam nic przeciwko wspólnej liście opozycji lewicowej. Jestem za i to, co przed chwilą mówił Paweł, jeżeli będzie dotyczył tej części sceny politycznej, jestem za, dlatego że ci ludzie wtedy się wykreują. Moje pytanie jest takie, co z ludźmi nie identyfikującymi się z lewicą? Przecież oprócz lewicy, ci ludzie, którzy nie identyfikują się z lewicą, to nie jest PiS i Konfederacja. Jest wielu innych. W jaki sposób ich zagospodarować? Tam również są demokraci. Nasze przesłania powinny również w jakiś sposób ich dotyczyć. Ja nie widzę oferty dla tych ludzi w ogóle. Dziękuję. Proszę Państwa, partia polityczna w założeniu klasycznym czym jest? No, grupą ludzi, którzy demokratycznie realizują pewne idee, głosują nad tymi ideami, jakie realizują, głosują nad tym, kto je reprezentuje i wspólnie realizują interes publiczny, czyli coś, z czym wszystkim się chyba zgadzamy, tak? Klasyczne pojęcie partii politycznej jest, zanim doszło do tego, do czego doszło, jest chyba bliskie każdemu tutaj z nas. I rzeczywiście chyba degeneracja polskich partii politycznych, czy w ogóle to jest proces ogólnoświatowy, jak wiemy doskonale, ale
ta patologie występujące w partiach politycznych, podobne jak na przykład, czym jest Związek Piłkarski, jest to grupa zespołów na świecie, które chcą piękna piłki, piękna sportu, tak? No i mamy FIFA, która, no, która jest jaka jest, tak? I jest podobny proces postępuje, więc nie jest chyba rzeczywiście tutaj drogą odrzucanie kompletnie partii politycznych i budowanie czegoś od początku, bo to nie jest możliwe najzwyczajniej w świecie, to nie jest możliwe. I te pieniądze, które idą na partie, to też nie do końca są zawsze pieniądze, które służą jakimś mafijnym interesom, chociaż coraz bardziej niestety. Natomiast co my możemy zrobić, czyli tutaj właśnie ludzie niezaangażowani w partie polityczne i z pozycji obywatelskich, to rzeczywiście sprawdzać, czy te partie realizują interes publiczny, czy mają wypracowane demokratycznie stanowisko w określonych kwestiach, ile wydają pieniędzy na analizy, ile wydają pieniędzy na różne programy, tak? Jak są wybierani kandydaci. O to możemy pytać partie polityczne i tu możemy wywierać presję na partie polityczne, żeby ci kandydaci właśnie byli wybierani w sposób obywatelski, a więc wdzieranie się, mówiąc krótko, na prawa od dołu tych partii politycznych, być może kiedyś one rzeczywiście będą miały charakter obywatelski. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Marcin Święcicki. Proszę Państwa, ja tu mam taki dylemat, bo sympatyzuję z tym, co mówi Paweł, żeby robić wysłuchania, żeby robić panele obywatelskie i tak dalej, ale po prostu nie wierzę w to, żeby partie polityczne, które pracują w Sejmie, walczą teraz z tym PiS-em, walczą w mediach, lepiej lub gorzej, tak lub inaczej, walczą w swoich okręgach, żeby oni raptem powiedzieli, że teraz nasi kandydaci pójdą się weryfikować na panelach obywatelskich, jakoś tam wybranych i albo padną, albo nie padną. No poza tym już nie mówię, że są tacy posłowie, którzy dość słabo wypadają może w takich debatach, ale bardzo są pracowici w Sejmie i robią tam całkiem dobrą robotę. No, to jest ich miejsce pracy w Sejmie, żeby pracować i pilnować spraw, prowadzić poprawki, prowadzić ustawy, szykować stanowiska, rozmawiać z ludźmi. Są akurat w tym bardzo dobrzy, a może nie są tacy dobrzy w debatach publicznych, bo zresztą do debat publicznych też się bardzo selekcjonuje. Ktoś wpadnie w jakiejś debacie, to go zaraz się wyrzuca, próbuje się jakichś innych ludzi. Kto inny do debat, kto inny do pracy w Sejmie i teraz raptem tym wszystkim partiom powiemy, kochani, obywatele was nie chcą, 70% nie popiera partii, w takim razie my wam tu zrobimy panel, zaprosimy Hausnera i panią Łętowską i jeszcze parę innych autorytetów i oni z was zweryfikują, czy kto tam ma iść na jedynki, a kto ma nie iść. No to jest nierealistyczne moim zdaniem podejście. Natomiast moim zdaniem trzeba by tłumaczyć tym liderom partyjnym, że oni mogą zyskać, jak wpuszczą na tą wspólną listę trochę świeżej krwi, trochę ludzi wybranych w takich panelach, wybranych w takich dyskusjach, trochę tych ludzi z NGO-sów. I dlatego moja propozycja była jednak pewnego rodzaju kontraktu. Zróbmy kontrakt. Dajcie nam każde piąte miejsce kandydatom pozapartyjnym. W każdym okręgu jedno miejsce będzie na przykład właśnie piąte. I my zrobimy na to piąte miejsce konkursy, przesłuchania, prawybory, wybierzemy kandydatów, zobaczymy, jak oni się sprawdzą w tych 41 okręgach. Plus to, co mówił Kuba Wygnański, żeby w kilku miejscach senackich, tam, gdzie jest sprawa beznadziejna dla demokratów, bo PiS jest mocny, ale zaryzykujmy, niech będzie 5 czy 10 takich okręgów, wytargować to od tych partii, powiedzcie, dajcie nam to, my tam wystawimy swoich kandydatów, zobaczymy, jak oni sobie poradzą w tej trudnej bardzo sytuacji. Czyli jednak to, co jest realistyczne na te wybory, w moim przekonaniu, zawalczyć z tymi partiami, wytłumaczyć liderom partyjnym, że się opłaca wpuścić trochę tych NGO-sów na pozapartyjnych kandydatów na te listy, że to przyciągnie nowych ludzi. Może z Konfederacji, może tych, co w ogóle nie biorą udziału, może tych, co są właśnie obrażeni na partie polityczne. Przyciągniemy tych ludzi i zyska na tym ta lista, zyska na tym potem łatwość rządzenia, będą większe te kluby, może będzie właśnie większość nawet konstytucyjna dzięki temu. Więc ja uważam, żeby iść z takim postulatem. Natomiast moim zdaniem radykalny postulat, żebyśmy poprzez panele weryfikowali jedynki we wszystkich okręgach, partie na to moim zdaniem no nie pójdą. Dziękuję bardzo. Droga ewolucyjna zamiast drogi rewolucyjnej. Ja mam może jeszcze taką uwagę, też troszkę odnosząc się do tego pana z Zooma, który tutaj jak gdyby troszkę ma zarzut dotyczący lewicowości tutaj zebranych osób i tej koncepcji. Ja mam taką rzecz.
na przyszłe wybory, one są naprawdę inne. To znaczy tu nie chodzi o nasze jakieś takie personalne preferencje wyborcze, które i partyjne, i obywatelskie, które każdy z nas ma, tylko chodzi o to, jak dojechać do tych 307 głosów. Ja mogę zrobić taki wyborczy coming out, ja Państwu powiem, na kogo ja zagłosuję. To będzie kandydat albo z obecnych partii, Koalicji Obywatelskiej, albo z PSL-u, albo Hołowni, albo Lewicy. Do wszystkich tych partii jest mi tak samo blisko w tych przyszłych wyborach. Na wszystkich tych, zawsze będę szukał tam kandydata obywatelskiego i mam nadzieję, że taki tam się znajdzie. Ale to nie jest tak, że my będziemy w przyszłych wyborach się tam bardzo licytowali od tego naszego, na tą naszą wymarzoną partię, czy na to ugrupowanie, tak? Czy jakąś tam część koalicji. Ja powiem tak, ja naprawdę podejdę do sprawy tak, no, z matematyczną precyzją, zobaczę, gdzie mój głos może mieć największe szanse dojechać do tych 307 głosów zdobytych przez opozycję i w promieniu 50 kilometrów mam 4 różne okręgi wyborcze, w nich będę patrzył, jakie mam listy do wyboru i tak to wybiorę. Także myślę, że jakbyśmy zmienili postawę na właśnie, że zawieszamy trochę te nasze flagi partyjne, tak, które każdy gdzieś tam jakoś tam w głowie ma, skupmy się na tym, gdzie nasz głos, jak oddany, może być najskuteczniejszy. I wydaje mi się, że w takim wymiarze i wybiorca lewicowy, i prawicowy odnajdzie się na tej wspólnej liście, tak? Znajdzie tam odpowiedniego kandydata i będzie miał na kogo zagłosować. Całkowicie zgodnie ze swoim sumieniem i z ogólnym takim, no, z korzyścią dla nas wszystkich, tak? Jeszcze powiem taką może jedną taką praktyczną rzecz. Zastanawiałem się, jak ta wspólna lista się powinna nazywać. Jaka to miałaby być koalicja? No i tak powiem szczerze, taki jest problem, bo tak jakbym powiedział, że ma odbudować praworządność, to najlepiej jakby się nazywało Prawo i Sprawiedliwość. Jakby miała być taka obywatelska, to powinna się nazywać Platforma Obywatelska. Jakbyśmy powiedzieli, że tutaj jesteśmy tacy trochę poza Sejmem, taką kolejną tą, no to tak z historii parlamentaryzmu powinniśmy być Konfederacją. Może powinniśmy do tego podejść tak, niech ona się nazywa Koalicja Wyborcza, że niech ona będzie miała taką po prostu kompletnie neutralną nazwę, która nic tak naprawdę nie mówi, jest nazwą po prostu techniczną, a po prostu niech kandydaci startują pod szyldami partyjnymi, tak, które każdy z nas rozumie, a kandydaci obywatelscy wystartują pod własnymi szyldami obywatelskimi. Dla wszystkich będzie jasne, kandydat będzie musiał tylko napisać, które ma miejsce na liście Koalicji Wyborczej. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Następny głos Wojciech Kinasiewicz. Ostatni. Wow, ile mam czasu? 3 minuty. 3 plus 7, 10. Dziękuję. A ja może zacznę od tego, że jakby próbując podsumować 6 lat ostatnich, taka refleksja mi oczywista dość do głowy przychodzi, a mianowicie Polska nie jest demokratycznym państwem prawa. Polska jest państwem autorytarnym. Na szczęście ten autorytaryzm zaczął próchnieć, gnić, nim się na dobre skonsolidował, ale mamy z tym do czynienia. Wniosek z tego wypływa dla mnie dość oczywisty, a mianowicie taki, że cały zestaw pojęciowy dotyczący demokracji nie ma po prostu zastosowania. To nie ten język. Błędnego języka używamy. Dlatego błądzimy. Od 6 lat błądzimy, używając niewłaściwego języka. Jeżeli do czynienia mamy z autorytaryzmem, to nie mówmy o wyborach. Mówmy o plebiscycie. O tym świadczą nie tylko przedstawione analizy, wskaźnik polaryzacji 3,8 w skali 4-stopniowej. O tym mówią
wyniki badań sondażowych mówiące o poparciu i antypoparciu. Dwa czołowe miejsca negatywne zajmują Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. To też świadczy o polaryzacji. Nie ma wyborów. Jest plebiscyt. Skoro nie ma wyborów, to nie ma co mówić o jakichkolwiek szczegółowych programach wyborczych. To nie ma zastosowania. Nie mówmy o elektoratach i nie mówmy o wyborcach. Idziemy do plebiscytu po to, żeby ten plebiscyt jak najmocniej wygrać. Nie ma znaczenia, czy uważamy, że na wojsko powinno iść 1,5 czy 3% PKB. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia dzisiaj. To będzie miało znaczenie wtedy, kiedy ten plebiscyt wygramy i będziemy w stanie zbudować nową, demokratyczną Polskę. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, żeby wysnuć z tego wniosek, że w tak niestandardowej sytuacji potrzebujemy ekstraordynaryjnych rozwiązań. A pojęcia partii politycznych w sytuacji, w której nie funkcjonuje demokracja, w zasadzie tracą sens. Mówimy tylko i wyłącznie o ewentualnych fruktach, które pojawią się po tych wyborach. To nie zagwarantuje budowy nowej Polski. A ją musimy zbudować. W zasadzie, tak jak po wyborach 89 roku, praktycznie od nowa. Mamy co prawda 30 lat doświadczeń. Wiemy, co było źle. W związku z tym powinno nam pójść łatwiej niż po 89 roku. Jednak trudniej dlatego, że nie ma takiego powszechnego społecznego poparcia. Oto społeczne poparcie dla tej jednej listy plebiscytarnej. Tutaj debatujemy i do tego nawołujemy. Ale jest druga strona tego medalu. Chcemy Polski demokratycznej, a chcemy Polski liberalnej. Chcemy o demokracji nie mówić, tylko ją tworzyć i wykuwać. Jeżeli teraz zderzymy ze sobą dwa spojrzenia, czyli plebiscyt, ale chcemy demokracji, to tę demokrację możemy zastosować przed plebiscytem. Po to, żeby po pierwsze zbudować bardzo szerokie poparcie dla wszystkich, którzy w tym plebiscycie wystartują w imię budowy nowej, demokratycznej, liberalnej Polski. I żaden kontrakt, panie Marcinie, z partiami politycznymi nie doprowadzi do tego. Bo to nie chodzi o to, żeby 6 czy 7 obywatelskich aktywistów znalazło się w przyszłym Sejmie. Przy założeniu, że każdy z nich w każdym okręgu wchodzi. Nie mówimy w tej chwili. Część matematyczną mamy przećwiczoną do spodu. Wiemy, 307, jak to zrobić, jedna lista. Ważne jest to, żeby na tę jedną listę poszedł szeroki ruch społeczny. Z jednej strony i z drugiej strony. Znaczy zarówno korzystając ze swojego biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. Sami tego nie zrobimy. Dlatego moje wezwanie nie będzie kierowane do partii politycznych jako potencjalnej strony kontraktu społecznego czy obywatelskiego. Moje wezwanie będzie skierowane do moich współobywatelek i współobywateli, bo to z nimi, tu siedzący na tej sali i w wielu innych salach w Polsce, w Limanowej,
jakiś czas temu. Ludzie debatują, rozmawiają. Ale na przykład w każdej demokracji przychodzi taki moment, w którym trzeba przestać debatować i zacząć działać. To wezwanie kieruje nie do partii politycznych, dlatego żeby z partiami politycznymi móc sensownie rozmawiać, to wiemy o tym doskonale, że trzeba mieć zinstytucjonalizowaną, skonsolidowaną, nie w poglądach, nie w programach, ale w celu, siłę. Pani Beata mówiła o kobietach. Z tego miejsca wezwę po prostu do współpracy Kongres Kobiet. To jest środowisko niezwykle doświadczone i politycznie, i obywatelsko, i społecznie. Zacznijmy to robić wspólnie. Powołujmy obywatelskie komitety wyborcze. Ich obywatelskość jest oczywista. Ich wyborczość też jest oczywista. Nazwa komitet może budzić pewne wątpliwości, bo to nie chodzi o to, żeby w tym plebiscycie wystawić te komitety. Chodzi o to, żeby te komitety demokratycznie doprowadziły do stworzenia siły społecznej, obywatelskiej, będącej w stanie skutecznie wygrać zbliżający się plebiscyt. Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu, stawiać z głowy na nogi. Nie opowiadajmy o tym, że poglądy są lewicowe, prawicowe czy jakiekolwiek inne, bo oczywistą rzeczą jest, że w tej przyszłej Polsce musi być miejsce zarówno dla konserwatystów, cokolwiek by to miało znaczyć w XXI wieku, dla socjalistów, cokolwiek by to miało znaczyć w XXI wieku, zwolenników i przeciwników aborcji dopuszczalnej do 12 tygodnia. Ale pewne rzeczy, przynajmniej w gronie środowisk antyautorytarnych, bo to tak chyba należy określić, powinny być jasne, proste i oczywiste. Reguły. Reguły, zasady. Jeżeli obywatelki i obywatele mają iść do parlamentu, a powinni iść, to po to, żeby zasady, normy parlamentaryzmu zbudować. Nadać przyszłej demokracji określone ramy. Kontraktowo, w rozumieniu takim, jak to przedstawia Kuba. Czyli zawieramy kontrakt na 4 lata. Ci, którzy chcą startować, z tymi, którzy mają ich wybierać, czy to w procedurze demokratycznej, przedwyborczej, jakkolwiek rozumianej, czy potem w tej plebiscytarnej. Ten kontrakt ma opiewać na zbudowanie ram, zasad nowej demokracji. Tak to widzę i dlatego namawiam jeszcze raz. Kongres Kobiet, pomóżcie nam, pomóżcie sobie, pomóżcie Polsce. Przystąpcie do tej inicjatywy. To samo dotyczy akcji demokracji, to samo dotyczy strajku kobiet, to samo dotyczy Komitetu Obrony Demokracji. Zakładajcie obywatelskie komitety wyborcze. Wzywajcie na dywanik partyjnych polityków. Nie po to, żeby ich oceniać po wyglądzie, sposobie wysławiania się, umiejętności debatowania, panie Marcinie. Po to, żeby wysłuchać rzetelnie. Nie tak, jak to robią media od zawsze do teraz. Przychodzą gadające głowy i ktoś więcej mówi i głośniej mówi, ten jest na topie. Nie. Po to, żeby odpowiedzieli bardzo merytorycznie i bardzo konkretnie, na bardzo konkretne, merytorycznie zadawane pytania przez ekspertów. Nie partyjnych. Ekspertów. Merytorycznych.
Czas na dziękuję. Jesteśmy troszkę po czasie. Mieliśmy jeszcze przewidzianą ostatnią część, która jest efektem naszej pracy koncepcyjnej. My z Michałem i z Jarkiem Wiśniewskim, czytając te wszystkie teksty, widzieliśmy, że tam jest bardzo dużo przeróżnych idei, przeróżnych podziałów i dróg. Chyba nie mam teraz możliwości proszenia o wyświetlenie tej prezentacji. Ona jest na tej stronie dotyczącej debaty. To są takie grafy pokazujące, jak my widzieliśmy ten podział. Trochę nie ma czasu, żeby o tym dzisiaj mówić, ale ona, ten materiał jest na stronie. On będzie przez nas jakoś zaktualizowany po dzisiejszej debacie. Pozostaje nam dzisiaj bardzo podziękować i zaprosić was na kolejne takie spotkania, bo wydają nam się... To podsumowanie to jest tylko początek dyskusji dalszej, która może się toczyć w mediach społecznościowych, może się toczyć na stronie i być początkiem następnej debaty, wstępem do następnej debaty, którą mam nadzieję uda nam się zorganizować szybko. Dziękujemy Państwu za udział. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy na raz następny.